Jestem Fortuna, do niedawna bogini szczęścia i nieszczęścia. Obecnie bogini wszystkiego tego, co czujesz, kiedy grasz. Czasem wygrywasz, a czasem nie. I to też jest okej. Tak jest! Jestem Fortuna. Mówią, że sprzyjam parciarzom, ale sprzyjam wszystkim, którzy chcą to poczuć. Chcesz? Możesz pobrać aplikację i grać jak chcesz. Fortuna sprzyja tym, którzy grają. Witamy Państwa serdecznie w programie Rozgrzewka przed galą Cloud MMA 2. Zazwyczaj jest to roast, więc mam nadzieję, że będą dzisiaj mocne telefony, ale przede wszystkim będziemy sobie rozmawiać o tym, co się stanie na gali Cloud MMA 2. Porozmawiamy o walkach naszych gości na Cloud 1, a także przeanalizujemy mecz reprezentacji Polski, bo mamy dzisiaj wybitnych ekspertów, przede wszystkim Marcina Najmana, bo oczywiście o to chodzi w piłce nożnej. I zaczynamy witać naszych gości. Oczywiście od prawej Zbigniew Bartman. Cześć. Marcin Najman. Chciałeś zaanonsować, więc proszę bardzo. Trener Sławek Peszko. Oczywiście, że tak. Oczywiście Tomasz Hajto oraz Błażej Augustyn. Witam serdecznie, panowie. Trenerze. Wiele tutaj... Witam, witam szanownych sportowców. A co ty robisz, Marcin? Dobrze. Właśnie o to chodzi we Freak Fightach dzisiaj, słuchajcie. Prawda jest taka, że polski internet ostatnio jest zalany bardzo złymi rzeczami. My chcemy dać wam trochę uśmiechu w tym czasie. Chcemy dzisiaj odejść od wszystkich zmartwień i porozmawiać na tematy zabawne, więc pogadamy o gali, o tym, co się działo, o piłce nożnej. I zaczniemy od tego, że jeżeli chcieliście kupić bilet na galę Cloud w Płocku, to nie kupicie, ponieważ wszystkie się wyprzedały, ale możecie kupić pay-per-view na stronie Cloud MMA TV. Śledźcie nasze social media, żebyście mogli wiedzieć, kiedy można je kupić. Pamiętajmy o tym, że czas spędzony na gali może być bardzo mocny, bo tam dzieją się bardzo mocne, szybkie walki, ale również takie, gdzie może wpaść wiele naprawdę zaskoczeń. A mamy również naszych sponsorów. Oprócz zakładów maklerskich jest to firma HotPay, system płatności internetowych, Overlord, czyli producent najlepszych akcesoriów sportowych i sprzętu treningowego. Z kodem CloudMMA otrzymać 10% zniżki na asortyment. Extreme Hobby, producent zaawansowanej technicznej odzieży sportowej. Muscle Graph i Nutrition, najwyższej jakości suplementy. Użyj kodu CloudMMA, by uzyskać 20% zniżki na cały asortyment. A Patreon medialny organizacji Cloud MMA to Super Express. Tak to wygląda. A teraz Sławek, masz tutaj czterech zawodników z poprzedniej gali. Kto zaskoczył cię najbardziej? Jeszcze nie pytam pozytywnie czy negatywnie. Kto z nich zaskoczył cię najbardziej? Pozytywnie ci, co wygrali jak najbardziej. I Błażej, i Zbigniew, tak, bo pokazali bardzo... No widać, że nie mieli też dużo coś do przygotowań, tak jak Tomek Hajto równo startowali. Tu widać było, że jednak Zbigniew... Dużo młodszy, wytrzymał to ciśnienie, to tempo. Tomek się bardzo dobrze pokazał, no, nie mówiąc o Błażeju, który
wszedł, że tak powiem, zadzwoniłem do niego chyba w piątek rano, że dawaj Błażej, jesteś potrzebny, bo wiecie wszyscy dobrze, co się stało z bombą. Błażej przyjął zaproszenie i pokazał się ze świetnej strony. Marcin miał wiadomo kogo, jakiego zawodnika, więc nikt, nie było to jakoś nieoczekiwane. Marcin, kurwa, no rozlałeś tu wodę. Nie śmiejcie się, nie śmiejcie, bo to wiesz, to nie jest odosobniony przypadek. Ja byłem teraz w weekend w Bratysławie na gali Octagon MMA i gala wieczoru, walka wieczoru, walczył Karol Wemela z Peterem Langerem, no to dwóch kozaków i walka trwała 7 sekund. Także... Słuchajcie, to jest sól tego sportu. Gdybym stoczył jedną walkę w życiu i tak zakończył, to pewnie miałbym z tym bardzo duży jakiś tam kłopot sam ze sobą, ale ja stoczyłem już ponad 50 walk. Walczyłem, jak jeszcze ty nie wiedziałeś, Sławek, co to piwo. To ja już walczyłem. To ryzykowne stwierdzenie. To mogę wiedzieć. To się kłócił. No, także na tyle walki... Nie, coś tam kojarzy. No, na tyle walki tak cały czas rekord jest do przodu. Także jedziemy dalej. Okej, natomiast ty się śmiejesz. To jest zgrzewka tutaj, nie, Marcin? Wody? Nie, on tutaj ogólnie ten program, bo tak to wiesz... Przynajmniej tu się rozgrzejesz, a tam szybko, wiesz, zejdziesz. Tak, tak myślisz? Szybciej niż tutaj wszedłeś. Nie szedł szybciej. A przypomnijmy, Błażej Augustyn pokonał podopiecznego Marcina Najmana, czyli Krystiana Pudzianowskiego. Nie mojego podopiecznego, tylko mojego kolegę bardzo dobrego. Nie imputujcie takich rzeczy. No trochę tutaj rozmawialiśmy i mówił, że trochę cię podgląda, bierze przykład. To był ten program 3-1. Chyba brał ze przykład. Nie, no pierwszą walkę bardzo ładnie wygrał. Panowie, no jesteście złośliwi troszeczkę. No, zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No dobra, słucham dalej. Zabijcie tylko tą wodę już. Daj, jedną wypiję. Dobra, to kurwa, nie na początku będzie łatwiej. Mieliśmy 3 totalnych debiutantów. Ja jestem ciekawy, jak wy w ogóle wspominacie te swoje walki. Zacznijmy od ciebie, Tomek, bo wszedłeś w pojedynek bardzo dobrze i zaskoczyłeś wiele osób. Znaczy, co ja powiem, Sławek długo ze mną negocjował. Nie wiedziałem, jak to będzie odebrane. Powiedziałem Sławkowi tylko jedną rzecz. Nie ma problemu, ale jak to będzie na odpowiednim... poziomie intelektualnym, że będzie normalna rozmowa i polemika. No to mówię, wejdę, spróbuję. No, każdy były piłkarz, no, mam 50 lat, szuka tej adrenaliny, którą miał co 3 dni, nie wiem, czy na boisku do siatkówki, czy na boisku piłkarskim. Tą adrenalinę jednak miałeś przy, nie wiem, 50, 60, a i przy 90 tysiącach ludzi grałem. No to szukasz tej adrenaliny. Nie wiem, czy historię wam Sławek opowiadał, bo nie mogliśmy się połączyć na tej pierwszej konferencji. No i ja mówię, dobra, on mówi, to stańcie się i nagraj, bo akurat jechałem do córy, nie? No i zatrzymałem się na stacji benzynowej, to nagrywałem. Stanąłem, pierwszy film wyszedł źle, bo było stację z tyłu widać, więc stanąłem przy jakichś tam światłach, nagrałem i tak kompletnie na żywioł. Ja mówię, dobra, nie ma problemu, przyjmuję to, zawalczę. Ale tak potem, jak poszedłem w pierwszy tydzień w trening z Marcinem Naruszką, no to szczerze powiem, zanim to rozruszałem wszystko, to po tym tygodniu, ja nie wiem, ja byłem codziennie na rehabilitacji. No dobra, ale... Żeby wymasować plecy, ręce, nogi, to, wiecie, to się tam wam wydaje. Ja się ruszam cały czas w tygodniu, chodzę na tenisa, idę sobie pobiegać i gram w piłkę. To jest całkiem coś innego, jak wyjść z punktu zero, wyjść i iść, po pierwsze, poćwiczyć stójkę, mieć 3 sparring partnerów, trenować 2 tygodnie, 2,5 tygodnia, 2 razy dziennie, i szykować się do kolegi, który jest 16 lat młodszy, który do czerwca grał i dobrze wiem, że jest silniejszy w sensie rąk. Do marca, rąk. Nie szalej, do marca. No dobra, no, w tym roku, no wiesz co, ja skończyłem grać w wieku 37 lat, no to jak ale, ja bym był w rytmie normalnie jeszcze jakimś chodzisz, meczowym. Chodzisz, już cała walka jest, chodzisz do oktagonu, już muzyka się skończyła i widzisz tego konia. Znaczy nie, no sama końcówka była taka, że ogólnie lubię show, lubię jak są kibice i to mnie w ogóle nie przeraża, mnie to motywuje i chyba w ogóle dlatego do tej walki wyszedłem, bo mam taką psychikę, że im więcej ludzi było, to potrafiłem lepszy mecz w piłkę zagrać, niekoniecznie byłem lepszym zawodnikiem na murawie od tych innych, bardziej utalentowanych nawet. No a tutaj wyszedłem, jak się zamknął ten oktagon, to światła się tak zapaliły, obróciłem się do tyłu, mówię, ups, tam już nie ma wyjścia, patrzę się na niego. On też nie chce wyjść? Ja patrzę na tego sędziego, mówię, ten sędzia z nas 3 najmniejszy. Ja się tak patrzę na niego pierwszy raz z bliska i tak mówię, nie no, przecież to jest niemożliwe. Gdzie, z kim ty poszedłeś walczyć? Nie, naprawdę miałem takie pierwsze myślenie, no ale potem mówię tak, no co, jak już tu jesteś, powiedziałeś A, to mów B. Mówię, na pewno nie będę robił żółwia, tylko jak przegram, no to przegram po prostu, no dostanę
w łeb. W podstawówce się nie jeden raz każdy bił. Byłeś tym żółwiem, czy co? Nie, nie, że piję do czegoś. Chodziło mi o to, że no nie będę, wiesz, nie będę przynajmniej plecami uciekał. No, mówię, wychodzę i walczę. Ile się da, to się da. No dam maksa, ale... No i wleciałeś od zatkało razu. Mnie, właśnie wiele osób myślało o tym, że ty masz taki charakter, że ty jedziesz bez większych skrupułów. No i to się udało i miałeś swój moment na początku. Ale wiesz... Psychika, a sztuka walki to są dwie różne rzeczy, no i wiesz, ja wiedziałem jedno, że nie mogę dać się złapać, bo wiedziałem, że jest tu u góry ogólnie silniejszy. Dowiedziałem, jak będę się z nim gdzieś przepychał, to mnie zatka, no i tak się stało, że mnie złapał i mnie pozatykało mi chyba wszystkie dziury, które miałem, to mi pozatykało, bo ja wam powiem szczerze... Nie idź tą drogą. Nie musimy wiedzieć wszystkiego. Ale nie, bo to się tak wydaje, wiesz, no zatkało mi nos, zatkało mi uszy, tak jakbym po górach chodził, to się tak wydaje, no to wyszedłem na drugą rundę, no to wyszedłem tylko już na charakterze. Ja po walce poszedłem do lekarza, to ja u lekarza leżałem półtorej godziny, no to naprawdę mnie tak pospinało, ja byłem tak zakwaszony przez te 3 minuty. A jakbyś porównał trening, już mi nie chodzi o samą walkę, ale trening taki, który wykonywałeś, jak zawodowo grałeś i ten, który wykonywałeś do walki. Jakbyś to porównał, Tomek? Znaczy, to jest zupełnie coś innego, bo wielu mi zadaje to pytanie i siatkarzy, i tenisistów. My trenujemy ciężko, wiesz. No, przeżyłem, wyjechałem do Niemiec, mają 23 lata, przeżyłem szkołę niemiecką i ciężkich hartów trenerów, nie? No, w Niemczech trenowałem na obozie przez 14 dni, raz 3 razy dziennie. Miałem pierwszy trening o 7 rano. No to uwierz mi, że... Nagrodą było, jeżeli mogłeś wstać, spokojnie pójść sobie do toalety zęby umyć, bo naprawdę tak było w Niemczech ciężko w okresie przygotowawczym. Szczerze powiem, rozumiem, do czego pijesz, bo ja tego w Polsce nie przeżyłem. Ani wyjeżdżając z Polski do Niemiec, ani wracając w wieku 36 lat. Nie? Więc brakuje intensywności, brakuje ciężkiej, takiej naprawdę ciężkiej pracy w okresie przygotowawczym. No, naprawdę może tam to jest właśnie ta odpowiedź, jeśli chodzi o... reprezentacji. Znaczy, reprezentację może nie, bo tego nie porównała, bo każdy trenuje za granicą. Reprezentacja to ale jest w ogóle coś... Ale ty musisz obniżają loty jakoś, wszyscy jak przyjeżdżają. Musisz tu pobudzić nasze społeczeństwo, żeby jutro reprezentacja wygrała. Ja się zaraz za to wezmę. Tak, tylko wiecie, to najpierw przegadamy wasze walki dobrze, i wjedziemy mocno w temat piłki nożnej. Zbyszek, twoja perspektywa może być ciekawa, bo zamyka się klatka, ty się spodziewasz, co może zrobić Tomek Hajto, on po prostu wleciał, miał swój moment i też dużo osób pisało o tym, że no Tomek na początku był bliski. Nie, no, z tym bliski to nie szalejmy, ale generalnie ja się spodziewałem, że Tomek ostro zacznie i że wystartuje na mnie. Generalnie jak się oktagon zaczął, to zaczynamy, jest fight. No to staję tak naprzeciwko niego, patrzę na niego. Kurde, no chłopa w sumie lubię, nie mamy żadnych problemów ze sobą, a tu się trzeba bić, nie? Nie wiedziałem do końca, jak się na niego zabrać, ale szybko mi ten problem rozwiązał, bo on się zabrał za mnie. Więc ruszył ja jak dzik w żołądzie. No i spoko, myślę, że fajnie było. Trochę żeśmy się poszarpali, trochę żeśmy się pobili i było dobrze, ale zgodzę się z nim, że ja też po pierwszej rundzie oddychałem rękawami, nie? Że to było naprawdę wysokie tempo. Szczególnie no wiadomo, że jak jesteś w klinczu, jak się przepychasz, to zdrowia stracisz dużą ilość. No ale jakoś udało się w miarę sprawnie opanować oddech w tej przerwie. No i na drugą rundę już tak byłem w miarę, że tak powiem, świeży. A któreś z uderzeń cię jakkolwiek podcięło? Nie było tak, że raz fajnie mnie trafił tak trochę tutaj za ucho, ale i to poczułem, ale nie było tak, żeby mnie ktoś w któryś z tych ciosów jakby podciął nogi, nie? Okej. Okay. Ale naprawdę, mega szacun, bo spodziewałem się, że ruszy, ale nie spodziewałem się, że aż tak intensywnie ruszy i naprawdę było widać, że tego, co może nam zabrakło w przygotowaniach czasu i wypracowania odpowiedniej formy, to charakterem mega szacun nadrabiał. Góral. Natomiast Błażej... Nie ma miękkiej gry. Dochodziłem do siebie 2 tygodnie. Ale miękkiej gry nie było. Znaczy, widziałem na drugi dzień ten wywiad widziałem rano. No to był jedyny wywiad. No tak, bo ja nie mogłem nawet podziękować ani sponsorom, ani organizatorom Cloud, ani Zbyszkowi Łowyszy. Odcięło mnie kompletnie.
Naprawdę miałem mało czasu, ale stwierdziłem, nawet Marcin Aruszka mi powiedział tak, że mówi, wszystkiego cię mogę nauczyć, ale charakteru cię nie nauczę. Albo wyjdziesz tam i będziesz próbował z tego, co masz, coś zrobić, albo mówi, wyjdź i się poddaj od razu, nie? Bo mówi, bo to nie ma w ogóle sensu. Ale tak mnie odcięło, że ja nawet nikomu nie podziękowałem na koniec tego, ja nawet pół wywiadu nie dałem. Marcin, ty się jeszcze kąpałeś, znaczy wszedłeś do lekarza, ja tam dalej leżałem, pamiętasz? Ja wyszedłem na drugi dzień i na drugi dzień po prostu stwierdziłem, że muszę to... To nie było długo. To ci się wydaje, że tak tyle to trwało. Tam był 5 minut po tobie. Wiem, że to nie było półtorej godziny. 12 rund nie walczyliśmy. Znaczy ja wam powiem jedną rzecz. Ja przyszedłem do lekarza, lekarz musiał ze mną zostać, miałem złą jeszcze saturację, ale okej. I stwierdziłem, że już nie gram meczów piłkarskich. Mówię, przepukam to dobrze whisky. Przepukałem to naprawdę mocno do rana whisky i dałem potem ekskluzywny, jedyny wywiad. Nie? Stanowskiemu się oberwało. Ja nie mówiłem nazwisk, ale poszedł wywiad, to co mi leżało na wątrobie, to musiałem powiedzieć. Już wtedy byłem świadomy, choć to co mówił Bartek Zbyszek, że no przy siatce było mega ciężko, naprawdę. Myślałem, że to jest łatwiej, jak się ogląda w telewizji, ale takie szarpanie to więcej siły zabiera, jakbyśmy stali i byśmy się układali rękami. No bo nie robisz tego. Więcej ciosów by może wyszło, ale tam przy tej siatce no to jest po prostu tak, no jak sekundy na sekundy. Gdybyś więcej trenował, to by było inaczej. Ale Błażej się nie klinczował. Ale ja teraz na przykład powiem szczerze, jak się przygotuję 2 miesiące, a taki mam plan, że normalnie się przygotuję, że już nie będę tak szalał, no to uważam, że... Organizm zawodowego sportowca dźwignie pobudzi te mięśnie, tą pamięć ruchową, bo to się tak fachowo nazywa, pamięć ruchowa. I na pewno będę lepiej przygotowany, będę przynajmniej przygotowany na te 3 rundy po 3 minuty, bo jak ja bym grał w piłkę, miałbym 35 lat, a kończyłem w wieku 37, to ja bez problemu bym te 3 rundy wytrzymał. Nie wiem, czy umiałbym się bić, czy nie, ale 3 rundy fizycznie bym wytrzymał. A tak naprawdę, uwierzcie mi, to było ekstremalnie mało czasu miałem. No, 3 tygodnie, jeszcze wam powiem jedną rzecz, teraz mogę spokojnie to powiedzieć. Na treningu na jednym się zrobił przeprost kolana, doktor Jaroszewski mi dawał zastrzyk w środek kolana 4 dni przed walką. Posławek wiedział, bym nawet nie mógł wyjść do walki. Ja nie mogłem kopnąć prawą nogą, co myślałem, że to moim największym atutem całe będzie. Całe życie w sumie nie mogłem. Całe życie nie mogłem kopnąć prawą, niedokładnie akurat. Akurat prawą nogę, to wiesz, że miało tylko 3 osoby na świecie, taką jak ja miałem. I on tak na kadrze tak cały czas? Dawał. Jeszcze raz? On tak na kadrze cały czas? My się nie spotkaliśmy na kadrze. Wiesz, że ja się z nim minąłem. Natomiast Tomku, Sławek też ma... Może i lepiej. Tomek, wspomniałeś o tym, że udzieliłeś jednego ekskluzywnego wywiadu po całej nocy picia. Dlaczego dzień po tym, jak go udzieliłeś, był taki napis, wywiad usunięty przez prawa autorskie Tomasza Hajto? Bo moja kochana córeczka Wiktoria do mnie zadzwoniła i powiedziała, tatusiu, nie wypada ci dawać takich wywiadów, bo masz za dużo klasy. O. I zadzwoniła, dałem jej pełnomocnictwo i ten wywiad zablokowała. I uważam, że słusznie zrobiła, bo nie mogę rozmawiać na poziomie ludzi, o których coś mówiłem, nie mogę schodzić do tego samego poziomu. Inaczej jestem wychowany. Marcin ma parę słów na jego temat. Nie, bo jeżeli mówimy tam nie ma poziomu, tam jest kurwa wyrwa taka w samym dnie, więc tam jest poniżej jakiegokolwiek poziomu. Jeszcze te jego żarty, dowcipy teraz, którymi tam się tak lubuje na tym Twitterze, to jest po prostu... To jest kurwa po prostu skandal, że ktoś taki w ogóle istnieje w przestrzeni medialnej. No, tak jest zero. No. Nawet ten program Dziennikarskie Zero wziął z tego, nawet tego nie potrafił wymyślić. Bo przecież to jest moja nazwa, przecież mówiłem zawsze, to jest zero. No i stąd wziął nazwę Dziennikarskie Zero. Tak, dla tych, którzy nie wiedzą, panowie zdążyli połączyć siły, mają wspólnego wroga. Na takiego leszcza siły łączyć, weź przestań. Marcin, nawet ty byś dał radę. Przed programem już się zaczęło dziać, natomiast Błażej, ty wjechałeś najładniej w swoją walkę. Myślałem, że Tomek dzisiaj nie skończy, wiesz? Czekałem. Trzeba było zegarek wziąć. Nie mam. Tomek, Błażej, miałeś najładniejsze wejście w swoją walkę. Walczyłeś, nie dość, że dowiedziałeś się o walce 24 godziny przed, to jeszcze walczyłeś z Krystianem Pudzianowskim, po którym się dużo osób spodziewało. Pewnie wygrałeś 3 rundy. Wiesz co, no, nie spodziewałem się, że taki przebieg będzie miała ta walka, chociaż wiedziałem, na co mnie stać, nie wiedziałem, na co tak do końca jego stać. I no, to, co ci mogę więcej powiedzieć, że no, dobrze obrałem plan do tej walki i
cieszę się, że tak się ona potoczyła, bo pewnie znając życie, gdybym stał w miejscu i poszedł z nim w bitkę, to mogłoby się to inaczej skończyć. Dobrze, mamy w tym momencie pierwszy telefon, a że programy na cloud są zawsze mocne, to słuchamy. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Halo, halo, witam serdecznie. Radar z Batyczy przy telefonie. Radar, czyli zawodnik z meczu 1 na 10, Boro na 10. Siemanko, Radar, do kogo masz pytanie, czy to znowu roast? Siemanko, no ja pytanie, takie pytanka, to można powiedzieć, że ja mam do wszystkich. Ja tu widzę, że w ogóle emocje kipią w powietrzu. To fajnie, Marcin przed chwilą się o chujowych żartach wypowiedział dokładnie. Też nie jestem fanem chujowych żartów. No, emocje mamy tutaj, panowie, widzę między wami, w powietrzu wiszą. Ale co się dziwić, mamy takie doborowe towarzystwo. No dziadkowie, bo dziadkowie, emeryci. Ale Marcin, nie chwal się dzisiaj swoim pasem w WKU, bo starzy ludzie plus pasy źle się kojarzą Tomkowi Hajto. Panowie, jak tu wspólnie siedzicie, to będąc szczerym wyglądacie, jakbyście chcieli kogoś oszukać na pieniądze. I to Bóg wie kogo, jak Najman nie ma hajcu, bo mu komornik zabiera, Peszko przepił, Hajto przepierdolił na hazardzie, Bartman był siatkarzem, co on może kurwa zarabiać, ale zawsze lepiej nie zarabiać niż grać w ekstraklasie jak Augustyn. Wiecie w ogóle, w jakich klubach piłkarskich grał Błażej? No bo ja nie, ale dajcie... Jak się to stanie w ogóle kurwa istotne. Błażej bardziej bym się rozwinął na twój temat, ale to bym musiał się przyznać, że oglądam polską ligę, a już bym wolał, żeby ojciec nakrył mnie na oglądaniu pornola. Także Marcin Tygrysku, no ty się tam ze Sławkiem Peszko dogadasz, bo on lubi, jak go coś dobrze klepie. W dodatku łączy was to, że oboje mieliście nie u jednego. Słuchaj, a tak na poważnie, nie? Bo ja mam dosyć istotne pytanie. Gdyż, no wiadomo, jakby bądźmy poważni, to jest takie czasy. Gdyż żyjemy w świecie dezinformacji, wiadomo jak to jest. W dzisiejszych czasach wszyscy jesteśmy zasypywani treściami, informacjami, często nieznaczącymi. Wiadomo, mózg nie jest w stanie tego wszystkiego chłonąć. A różnego rodzaju rozpraszacze sprawiają, że nie docierają do nas informacje istotne. W związku z tym chciałem ciebie konkretnie spytać, czy mówił ci ktoś kiedyś, że jesteś debilem? No powiedz, w sensie, ja pytam tak, bo pewne fakty mogą mi insynuować, że takie pytanie już kiedyś zostało postawione, nie? Najmanów to ogólnie ciekawe zjawisko. U Marcina na szyi zawsze widnieje taka złota spluwa. To ciekawe, bo spluwa na niego to cała Polska. Jestem ciekaw, czy to po prostu względem przesłania. Także życzę ci, Marcin, powodzenia w najbliższej walce. Nie dziwię się, że wychodzisz do niej z lizakiem, bo i tak zawsze zsiesz w oktagonie. Tomek jest z nami, Tomasz Hajto, właśnie wielka persona, to trzeba powiedzieć. Niewielu zdaje sobie sprawę, że jego problemy z hazardem były jednocześnie ratunkiem, aby nie wpaść w problemy z narkotykami. Mianowicie, jak już przyjebał większość hajców pokera, to ciężko było mu wciągać kreskę dwuzłotówką. Zabawna sprawa z tym, że Tomek ma tak ciężkie wspomnienia z pasami, a grając w pokera też nigdy nie chciał pasować. Panu Hajto pewnie też się wydaje, że dobrze prowadzi swoją karierę. Ale nie przejmujcie się po alkoholu, on myśli, że wszystko dobrze prowadzi. Będąc szczerym, widziałbym pańską walkę z Beatą Kozidrak. Byłbym ciekawy. Brawo wy. Co się stało? Rozłączyło coś nie z tego, co słyszałem. Ale kto to, jak panowie, on... panowie, no przemy... to jest? Zróbcie mu... Słuchajcie, będzie można go obejrzeć, także ja mam nadzieję, że on dotrwa. To ja go zapraszam na ruszt, kiedy chce i o której chce. Boro z, nie, robi z nim albo robimy marmolady. Jakiś normalny program, albo łączymy z jakimś kompletnym kretynem, no bo przecież naubliżał nam tu wszystkich, jakiś frajer, co cztery klasy skończył. Jeżeli je w ogóle skończył zaocznie. No, ale nie wiadomo, kto to jest. Nie, nie, no, ale wiadomo, no, to jest Radar, nasz zawodnik, który walczy w programie... Radar. Boro radar, na 10, radar, jest radar, jednym z 10, który walczy, a oprócz tego... Jak go zobaczysz, to będziesz wiedział, czemu Radar. Jak radar. Profesjonalną... Słucham. Jak Radar? To ma pseudonim taki? Tak, ma pseudonim Radar. Siedział... I to on tak wszystkim tu naflugał, bo co on jest... Znaczy wiesz, program, który tutaj mamy, nazywa się Roast. Roast to taka formuła. Nie, rozumiem. Tak, formuła, nie, my mamy rozgrzewkę. Formuła na ubliżać wszystkim. Każdy szkołę skończył, jest wykształcony, włada czterema językami. Co, zadzwonił ktoś do mnie, bo on u was walczy. I naflugał wszystkim, poubliżał i co on, nie wiem, co chce przez to walkę dostać? Proszę cię. Brawo, Gianni. Żeby wyjść, zawalczyć Gianni, tu z którymś ty gadasz z nas. W niemieckim, polskim, jugosławskim, serbskim i angielskim. Ja będę rozmawiał z gościem, bo on zadzwoni. Ja mi nam problem to jest inny, że to nie on dzwoni, tylko tutaj do niego pewnie reżyserka dzwoni. Ja widzę taki problem. No i to, i nie wiem, czy to ma być kurwa śmieszne, zabawne, nie wiem. No bo to, nie wiem, czemu to ma służyć. Nie wiem, wiesz, powielanie wielu sytuacji naszych życiowych i opowiadanie to za każdym razem, to się mija kompletnie scenę, bo po pierwsze, ja wam powiem teraz jedną rzecz. Ja tu przyszedłem jako gość. Tak, to nie ma być roast, masz być ja tu przyszedłem jako gość, powspominać ostatnią walkę i fajnie się z wami pobawić.
Jak ja mam słuchać, przyjść tutaj i słuchać... No ale ktoś go włącza na to. Słuchać jakiegoś typa, który, mówię, skończył 4 klasy podstawówki zaocznie. Jedyny, jaki język włada, to jest jego telefon. Bo bez telefonu, gdzie ma ten, jak to się nazywa, co pomaga pisać, to by zdania nie napisał z przecinkami. No to sorry, panowie, zaraz stanę i pojadę do domu. Ja mam co w domu robić, uwierzcie mi, no. Nie, zostań, będziemy o piłce teraz rozmawiać, Marcin. Nie, tylko ja mam w domu co robić, no wiesz, no, to było fajne przed pierwszym Cloud, pośmialiśmy się wszyscy, powypominali tobie, Leona, mi, dobra, mój wypadek, z którego się już tyle razy tłumaczyłem, to dla mnie to jest... I on akurat jakiś... Radar. Nie, radar. Jakiś imbecyl będzie mówił o tym, czy ja kiedyś grałem w pokera, ja w pokera nigdy nie grałem. No w ogóle mi się nie chce takich nawet do tego odnosić. Także jakbyś jako prowadzący umiał program prowadzić, to byś wiedział, jak prowadzić. No, ale słuchaj, odbieramy telefon. Za bardzo nie umiesz. Nie odebraliście tego telefonu, tylko zadzwoniliście do niego. Radar dzwoni na każdy program. Mhm. Ale no słuchaj. Przestań, Mateusz, mi te bzdury opowiadać. Dobrze. Chciałeś przejść do piłki nożnej, to przejdź, bo ja nie wiem, czy mam przerywać, jeżeli ktoś ma monolog. Cytując klasyka, zobacz, ja spierdalam. Kamera może pokazać... tablicę, Marcina. Tablicę dla Marcina. Ale to wyślemy Michałowi Probierzowi. Ja nie mam nastroju na to, naprawdę. Nie. Marcin, ale ja mam do ciebie prośbę. Jesteś selekcjonerem reprezentacji Polski. Gramy w finale... Jeszcze nie. Ale weźmy takie... Trochę później, Sławek, trochę później. Pogadajmy jeszcze walkę. Nie, muszę się przestawić. No. Muszę się przestawić, naprawdę. Muszę się przestawić. Zniesmaczony jesteś? Jestem naprawdę zniesmaczony, że kurwa takie łajno wpuszczacie na... Nie dzwonicie do tego łajna i wpuszczacie na ten... No Marcin, weź miał okazję z gościem sobie wyjaśnić, no bo będzie na gali w Płocku. Dasz mu, także, wiesz... No. Może go, że każdego wyjaśniam, to on będzie prosty. Przepraszam, my mówimy o nim? Tak. Poka. Co ja mam z nim robić? Fajny ananasik. Powiedz mi, co ja mam z nim robić? Ma dostać liścia, czy... Słuchaj, to jest już twoja wola, też będziesz na konferencji ale teraz? Ja nie będę, ale ja nie będę z takim... Czekaj, ja jedyne, co mogę mu dać, to przynieść. Mam autogram karty z Niemiec, takie jak piłki gram. Napiszę mu dedykację, może sobie na ścianie nad łóżkiem powiesić. To jest jedyne, co ja mogę z takim gościem. Myślę, że nas ogląda, więc będzie słyszał. Ale ja nie będę nawet nim w polemikę wchodził, człowieku. Czy on będzie omijał cię teraz? Ale... Ludzie, ja mogę ze Zbyszkiem wyjść na rewanż jeszcze raz, ale ja nie będę z siebie schodził do tego poziomu, co on tutaj zrobił. No nie wiem, czy on chce mieć czterech, ile ma followersów tam? Czterech więcej chce mieć, czy ilu? Bo ja nie rozumiem. No, to jest człowiek. Ja mamy profesora muzyki, jestem po szkole z maturą, a nie po zaocznych 4 klasach. No, człowieku. Dobrze, zobaczymy, co radar w takim razie pokaże w walce 1 na 10, w tej walce 1 na 4. Co chcesz powiedzieć? No już nic. Oszczędzę. Uważaj, natomiast oszczędzę. Wiem, że ty... Radar go będzie łapał, jak będzie uciekał. Myślałem, że będziesz walczył na 2, bo ty po pierwszej walce... Już masz radar. Wiesz, masz taką masz aspirację, że chcesz walczyć dalej. Z nim to chyba ze związanymi rękoma. Słyszałeś? Okay. No, tak, słyszę. No dawaj go na drugą. Nie dawaj głupich pomysłów, bo tu takie podłapują. Pójdą najwyżej. Słuchaj, nogi mam z betonu, więc... Natomiast wiem, że miałeś aspiracje, trenujesz od dawna i teraz nie macie na 2, czyli możemy cię... No od dawna, jak na osoby, wiesz, często, które walczą we freak fightach. Ty już masz plany na to, żeby walczyć na 3 i tak dalej? No z miłą chęcią. Bo jak robiłem z tobą wywiad... Największy plan to miałbym tutaj wobec kolegi, ale... No właśnie to mówiłeś ostatnio. Czekam cały czas na niego i... To czekaj. Czekam, aż sam odpalisz. Nie wiem. Spokojnie, może, poczekaj. Może ci wręczę jedną rzecz. To... O proszę, jak ukryte. Na razie jednego, nie? Ojej, proszę, kurwa, chłopie. Ślicznie. Chłopie, przydać się po walce. Tak? Jak załóż tak, go na razie, bo widzę straszny chłopie. Strach w twoich oczach. Strach w moich oczach. Posłuchaj, ty na razie to jesteś za mały siusiaczek, kurde. Tak? Do kogo ty się porównujesz? Do nikogo. Ja tu miałem przyjemność walczyć z reprezentantem Polski, gościem, który coś w życiu osiągnął. Ja jestem reprezentantem Polski, medalistą. Tutaj jesteśmy wszyscy na jednej lince, pamiętaj. A tutaj walczyłeś... można powiedzieć, nie obrażając Tomka, ze starszym panem, który gdyby się przygotował, to pewnie nasadziłby ci kurwa pięknych tych kokosów. Spokojnie, chłopie. Ja na ciebie czekam. Na razie musisz zasłużyć na to, żeby z kimś nie więcej ma problemu. Zawalczyć. Tak, czekam na to, abym sobie zasłużył. A tego pampersika to ci się przyda, jak cię będą wynosić, żeby się nie zabrudził podłogi. O, podłogi. Pięknie. To ja czekam, kurwa, żebyś to wszystko pokazał, żebyś miał te jajca w końcu, bo na razie w oczach twoich to jest migawka i strach. No jestem tak obsrany, chłopie, że
Kabaret, kabaret. A nie mamy tego kliknięcia jeszcze. Dobra, a o co chodzi tak naprawdę? Bo mówisz, że się ciebie boi, a tutaj widzę, że Zbyszek podchodzi mocno do tematu. No teraz, czemu teraz, tak teraz się spiął. Słuchaj, może Zbyszek ci nakreśli sytuację, jak sam do mnie podszedł i mówi ze strachem w oczach, co ty mnie wyzywasz do walki, przecież ty trenujesz, to o tamto, sramto. Nie, ja podszedłem do ciebie, że co ty się do mnie spinasz, gościu, jak długo dłużej ode mnie trenujesz i o tym doskonale to wiesz. To nie ma znaczenia, zobacz jak wyglądasz. No jesteś jak kawał chłopa, kurwa. To tam wchodzimy, zamyka się klatka, to tam nie jest napisane, że kurwa jest jeden zwycięzca od razu, ma przypisane. Ale o czym ty do mnie rozmawiasz, chłopie? No właśnie, kurwa, trenujesz od 4 lat i nie pajacuj. Nie pajacuję, chłopie, ja pajacą trenuję to jesteś od 2 miesięcy. I to jest logiczne, że jak spotkasz dwóch takich gości, którzy jeden umie się bić, drugi nie umie, no to ten drugi ma mniejsze możliwości, nie? Tak jak ja z Marcinem bym miał. Marcin, miałbym szansę? Co o czym ty mówisz? No to poczekaj. No to co ma Lizak powiedzieć teraz z Marcinem w takim razie? No to jest złe porównanie. Lizak to jest bardzo duże. Półamator, który odbył już wiele walk. 50 kilo wagi różnicy, tak? Ile tam między wami? 30. 30, no. Obojętnie. Co ty porównujesz? Gościa, który parę lat ćwiczy. A to nie ma dla mnie znaczenia, człowieku. To dla ciebie nie ma znaczenia. Ja widzę w tobie strach po prostu. Gdybyś miał kurwa jajca i charakter, to ty wychodzisz i jedziesz. Nie będzie miało znaczenia i zobaczysz, że nie będzie miało znaczenia. Ja czekam na to. Ja słyszałem, że mocno trenujesz i trenuj mocno. No będę. Dzisiaj to moje treningi się nie martw. Trenuj mocno. Będą są odpowiednie. No i dobrze. Jak to już idą takie słowa, to kiedy mógłbyś wziąć ewentualną walkę? Ja mogę wciąć w każdej chwili. Mówił, że pół roku potrzebuje, tak? Ja to powiedziałem pół roku? Ile mówiłeś? Pół roku. Tak, kto ci takie informacje przekazał? Ty, z twoich ust. Ja z moich ust? Masz chyba krótką pamięć, co? No nie bardzo. Chyba bardzo. Mam bardzo doskonałą pamięć. Boku. Tylko, że jedna kwestia jest taka, że moich przeciwników, pierwszy, który musi zaakceptować, to jest mój trener. Aha. I taki była jedyna była taka umowa z Armim, że to on będzie decydował. Aha. I widocznie no, jesteś na razie za malutki, żeby cię zaakceptować. No to fajnie. Bo na twój temat rozmowa już była dwukrotnie. No to właśnie, no to kurze, jak jestem za malutki, to znaczy, że się boisz, tak? Bo jak jestem za malutki, to byś wyszedł i mi napierdolił, no. Nie rozumiesz, o co chodzi z malutkim, no ale to jakby nie winię cię, że nie rozumiesz. Dobrze. Czyli jesteś taki inteligentny, tak? Do przodu. No, taki inteligentny, nie chodzi o inteligencję. Marcin, czy możemy wrócić do piłki nożnej? Odżyłeś? Tak, możemy wrócić. Nie, no byłem po prostu naprawdę zniesmaczony, no, że takie gówno pchacie na linię telefoniczną, ale... Wracając ładnie do piłki się ubrałeś, jak selekcjoner probierz. Wracając do piłki nożnej, to mamy pewien kłopot. Mamy kłopot, bo mamy jutro mecz z Wyspami Owczymi. Ja uważam, że szansa... Wyspy Owcze to jest kłopot? Sławek, dla obecnej reprezentacji to piłka jest kłopotem. A nie, wiesz, to jest. Ja myślę, że jest szansa na to, żeby wyrwać ten remis Wyspom Owczym i jeszcze liczyć się w barażach. Nie, żartuję. No bo dzisiaj jest taka sytuacja, że prawie wszyscy jadą na Euro, tylko co niektórzy nie jadą, prawda? W tak. Europie. 24 drużyny. Jadą. Tak. Kiedyś jechało 16. Tak. No więc nie załapać się do tych 24, to trzeba naprawdę chcieć. To trzeba naprawdę... No i teraz tak, jesteśmy po zmianie selekcjonera. Ja sobie dużo obiecuję po tej zmianie. Szantosz? Nie, no Szantosz to było nieporozumienie od samego początku. Zgadzam się. Mówiłem wam to od samego początku. Natomiast widzę, dostrzegam pewne szanse. Poza tym tam ostatnio coś komunikowali, że bardzo wieje. Ja mam nadzieję, nawet że to wiatr dzisiaj odnowy, z problemami dolecieli. Wiatr odnowy wieje na Wyspach Owczych. A kontynuując to, ja już nie mam czasu na to. Była szansa na to, żebym tą reprezentację przejął. Nie mam już na to czasu, bo mam teraz dwie walki na jednej gali. I muszę się po prostu tym zająć, 28 na Cloud MMA 2. Ale jest taki nasz wspólny... Jak to dwie walki masz na 28? Dwie walki mam. Walczę z Lizakiem i z takim, i z Unikiem, z taką... Z pierdoliną mam. I generalnie chodzi o to, że jak tu siedzimy, wszyscy znamy takiego gościa, naszego wspólnego przyjaciela, Adama Kostkę. Adam Kostka to jest bardzo elegancki facet, który się na piłce zna, bo to on mi pokazał tego kownackiego Dawida. Tak, w Düsseldorfie. I teraz tak, ja pokażę wam, gdzie jest klucz do sukcesu, zrobię to tylko raz. Ale Dawid Kownacki już jest w Bremie. Ale on jest, ale ja mówię Kostka o reprezentacji jest Düsseldorfu, Polski, ale on ma polskie obywatelstwo. W Düsseldorfie. Ja mówię teraz o reprezentacji, Tomek. Ja wam pokażę, gdzie jest klucz do zwycięstwa. Zrobię to tylko raz i patrzcie uważnie. Ale to musimy to Michałowi Probierzowi wysłać. Bo wiecznie żył nie będę.
Będzie pokaz. Wyjeżdża tablica. Moi drodzy. Kurde. Jacek Gmoch. Nie Jacek Gmoch, tylko niedoszły selekcjoner polskiej reprezentacji. Środek pola. Tajskie kopyto. Jeżeli choć w jednej dziesiątej jest tak dobry, jak pierdoli tam cały czas w tych programach, to powinien sobie tu spokojnie dać radę między jednym polem karnym a drugim. To jest jego pozycja. Będzie go tutaj pilnował na skrzydle Zbyszek Boniek. Zbyszku, to jest już ten moment, zgódź się. Ja tylko pokazuję wam jedyny wariant, który może przynieść sukces. W napadzie musimy wziąć Koniarka, przywrócić go do reprezentacji. Tomek mówił, że raz grał, no nie? No to będzie grał drugi raz. Koniarek, Dziekanowski, Citko, no i ja. Ja zagram. Tylko jak mi kurwa Borek nie będziesz piłki podawał, to zobaczysz. Na jakiej pozycji będziesz grał? W napadzie? W napadzie, tylko w napadzie. I teraz tak. Kopyto dostaje piłkę od Bońka. I rozdaje te piłki między nas w napadzie. Ja bym osobiście grał na Koniarka. Jak zagra na Citko, nic się nie stanie. Jak zagra na mnie, albo wpadnie, albo nie wpadnie. Albo padnie. Albo padnie. No i teraz mamy jeszcze obronę. Kamil Glik weźmie się za to wszystko, ale przede wszystkim na bramkę postawiłbym Roberta Lewandowskiego, ponieważ Robert Lewandowski cały czas stoi przy bramce, tylko kurwa nie nasze. I gdyby te umiejętności stania przy bramce przeniósł na naszą bramkę, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że jak nasi zamurują tutaj pole karne, to że nic nie wpadnie. Adaś Kostka to jest tylko taki rzut, taka impresja na temat tego, jak to można zrobić. Bierzcie chłopie za robotę i róbcie porządek, bo ja widzę, że inaczej to z tego nic nie będzie. Marcin, ale gdybyś miał jeszcze, my jesteśmy piłkarzami, masz przeprowadzić nam odprawę przedmeczową. Wychodzimy jutro na mecz, jak nas zmotywujesz? Ale to nie, to, ale Sławek, ty już nie grasz, Sławek. Ale no, że policja czeka, tak? Wciel się w tą rolę. Ale nie, myślę, że ja myślę, że tak. To już nie jest ten moment, Sławek, na takie dyskusje, bo ty sobie ścieżkujesz, a tu się nie. Już nie ma co pierdolić. Tu się nie ma co pierdolić, panowie, bo my naprawdę jesteśmy w czarnej dupie. Jak my jutro przegramy z Wyspami Owczymi, to leżymy. To nie jedziemy. To nie jedziemy. Do Niemiec. No to tylko nam co zostanie? No, to co lubisz najbardziej, no. Ale nam jak nawet wygramy, to może nic nie pomóż. Nawet jak 3 mecze wygramy, to my nie będziemy grać w barażach, wiesz? Tak może być? Bo my będziemy wtedy grali dopiero, nie. No jak? Z Ligi Narodów. Z Ligi Narodów. No i dobra. Czyli my musimy nie dość, że wygrać 3 mecze, to musimy czekać na wpadkę Albanii. Nie, z tego, co ja czytałem, to z Ligi Narodów i tak możemy się dostać do baraży, niezależnie możemy, od wyników. Ale to nie z grupy, w której jesteśmy. No tak. Bo w grupie nie, na razie to jest przed nami problem. Mołdawia. Przed. No i kto nas na to wszystko naraził? Mołdawia kto? Jest przed nami. Nie Mołdawia. Kopyto. Razem z tym przyjebanym kolegą wywalili super trenera Brzęczka, który wszedł sobie do Mistrzostw Europy. Dobrze mówię, do Mistrzostw Europy? Uzyskał awans czy do świata? Do Europy. Świata, przepraszam, do Mistrzostw Świata. Jerzy Brzęczek. Wprowadził drużynę do znaczy wprowadził, później Michniewicz. Do finału Mistrzostw Europy. Do finałów i teraz tak, pod wpływem tej ciągłej, notorycznej takiej presji na wszystkich dziennikarzy, bo jeszcze wtedy, znaczy ja już to mówiłem kilka lat temu, że to dziennikarskie zero to jest taki arcy hipokryta. Dopiero dzisiaj ludzie to widzą na własne oczy. I on potrafił razem z Kopytem tak wpływać na opinię publiczną, że tego biednego trenera, który wygrywał i wszedł do finałów, po prostu zdjęli. No i pojechał. Kto pojechał wtedy? Ten co spierdolił. Santos. Nie Santos. Dobrze, panowie piłkarze. Panowie, tyle ode mnie. A jak będziecie chcieli wygrać, wykorzystacie. Jak nie będziecie chcieli, to już. Panowie piłkarze, proszę ocenić ten statement oficjalny. Myślę, że Błażej może zacząć. Myślę, że długa piłka na Marcinka i mamy rozwiązanie. Mamy to. Marcin byłby dobry, bo by w murze robił za dwóch. Tak. I on ogólnie na kilku pozycjach by się zdał, bo gruby na bramkę też i tak dalej. Nie, ja już schudłem. Tomek? Ciekawy Expert. Plan, wiesz, ja z licencją UEFA Pro, tak, powiem tak, w skrócie zrobił tą odprawę, nie? No. Trochę poszedłeś bardziej w doświadczenie jak w młodość, nie? Doświadczenie, bo to tylko dzisiaj. Dobra, ja mam do ciebie, Tomek, pytanie, bo są opinie niektórych dziennikarzy, że kadra teraz bez Roberta Lewandowskiego powinna skorzystać. Co ty o tym myślisz?
Bo znaczy, ja, nie wiem, czy powinna skorzystać, bo mamy zawodnika. Ale mamy to są zawodnika, kompromitujące wypowiedzi. Zawodnika. Kompromitujące. No, znaczy, jak dziennikarz może pisać, że najlepszy napastnik na świecie będzie reprezentacja lepiej grała bez niego. Robert na pewno jest nadal napastnikiem, który ma najlepsze wykończenie w 16 pod bramką w Europie. No nie mówmy na świecie, bo ligi europejskie są najmocniejsze na świecie. Czyli jak powiesz Europa, mówisz świat. I to jest na pewno najlepszy napastnik, co chodzi o wykończenie w 16. Ale nasza reprezentacja nigdy nie umiała grać tak, żeby dominować na połowie przeciwnika, żeby utrzymywać się przy piłce, żeby grać atak pozycyjny, żeby grać ten słynny gegenpressing, czyli po stracie piłki odzyskiwać piłkę. A Robert jest tam groźny, to nawet się jego trener z Barcelony wypowiedział: stój 16 i czekaj, nie denerwuj się, tam będziesz miał swoją okazję. I wtedy Robert jest perfekcyjny. Nie możesz mówić takich słów, że bez niego będzie łatwiej. Może w końcu dlatego będzie łatwiej, że zobaczymy, na co stać tych innych, którzy zagrają za niego. Dobry sprawdzian. No. Dla innych będzie sprawdzian, dostaną szansę, wiesz, ja akurat, Robert nas przyzwyczaił do strzelania 2-3 bramek regularnie, jednej, zawsze miał jakiś udział w meczu, ale ta reprezentacja była też inna z 2016-18 roku, Sławek, gdzie jeszcze ty w niej grałeś. Bo no. Miałeś tam, tak, ale miałeś tam Błaszczykowskiego w Piszczek, topowej formie, Piszczka, miałeś Pazdana, miałeś Glika w topowej formie z Monaco, który grał w Lidze Mistrzów, miałeś Fabiańskiego, miałeś Szczęsnego, była konkurencja, miałeś Grosickiego w topowej formie z Ligi Francuskiej, potem z Ligi Tureckiej, potem też z Ligi Angielskiej, miałeś Milika, który z Lewandowskim się rozumiał bardzo dobrze i był podstawowym zawodnikiem na Apolu, a później Marsylii, więc wiesz, trochę miałeś Krychowiaka w życiowej formie, który grał wtedy w Sewilli, wygrywał 2 razy Puchar Europy. Dzisiaj tych zawodników już nie ma, albo mają 6-7 wiosen więcej. A 6-7 wiosen więcej, no nie okłamujmy organizmu. Robert będzie funkcjonował w drużynie takiej jak Barcelona, która cały czas atakuje. Ale Robert już nie jest zawodnikiem, Sławek, który komuś weźmie piłkę, ucieknie, ukiwa 4, bo to nie jest, nie był, nie będzie nigdy ktoś taki jak Messi i Ronaldo, więc tutaj... To chyba... czemu były te pretensje o to, że on nie dostawał złotej piłki? Mówię teraz bardzo poważnie. Znaczy w jednym sezonie uważam, że powinien dostać złotą piłkę za same liczby, wtedy, kiedy 20. była pandemia, rozbił system, co chodzi o strzelanie bramek. I wtedy nawet Messi powiedział, że... Wtedy Messi nawet powiedział, tobie się w tamtym roku złota piłka należała, wtedy nie wręczali złotej piłki. Ten jeden raz. No, kiedyś dostał złotą piłkę, nie wiem czy pamiętacie, Cannavaro, który miał 1,70 m coś tam wzrostu, środkowy obrońca, to był też ewenement. Wiesz, w historii chyba raz dostał tylko bramkarz złotą piłkę. Najczęściej to się rozgrywa wśród zawodników ofensywnych, więc wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, że Robert jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, to nie podlega wątpliwości, wiesz, a jak już masz takie ego, jak ci wszyscy piłkarze na górze, no to każdy chce być raz tym numerem jeden, nie? Bo to już im nie wystarcza być najlepszym w pierwszej trójce, piątce, nie? I tu właśnie do Błażeja pytanie, bo numerem jeden teraz z opaską kapitańską twój kolega, Piotr Zieliński. Jak no tą i właśnie rolę? Bardzo się cieszę, bo fajnie, że spoczywa. Wejdź normalnie i daj tą wodę, no. Program na żywo, dawaj. Spoczywa na nim ta odpowiedzialność, bo to jest mega kreatywny, dzięki, fajny gościu i wierzę, że ta opaska też wzbudzi w nim dodatkowe energie i pokłady tego, że nasza reprezentacja będzie lepiej hulać. No. Natomiast co się dzieje, jeżeli, bo widzimy takie fajne porównanie, że na Wyspach Owczych mieszka niecałe 100 tysięcy mieszkańców, że my mamy mając takie zaplecze, tak dobrych piłkarzy, jesteśmy w stanie wygrać z Wyspami tylko 2-0, bo ja wiem, że są problemy, że nie idzie, ale jak to jest, że przy takim porównaniu klasy i tak ostatnio idzie nam tak słabo w porównaniu do poprzednich lat? Bo często jest tak, że jak są słabsi zawodnicy, to ci po prostu przeszkadzają. Naprawdę, no tak często, gęsto jest. Ci, którzy potrafią grać, to... Inaczej się poruszają po boisku i inaczej się ustawiają i tak dalej, a tutaj to jest przeszkadzanie. Frustrujesz się w pewnym momencie, nie jesteś w stanie. Czyli idąc tym tokiem rozumowania, to nie wolno grać ze słabymi, bo nie można ze słabymi wygrać, nie, no, tak? Tylko z dobrymi jesteś w stanie wygrać. Z każdym można, tylko trzeba po prostu się dobrze do tego nastawić i dobrze się przygotować. No. Jaka jest twoja, ale taka prywatna opinia, którą teraz mamy, wygłosisz? Nie ma polski problem. Poczekaj, pana trenera Sławomina Peszko z licencją UEFA. Marcin, wszystko zaczyna się od relacji, tak? Między piłkarzami, na obiedzie, na treningu. Żeby później w meczu to funkcjonowało, musi być atmosfera, a tej nie ma. Atmosfery. Mówisz o tej aktualnej reprezentacji. Tak. No ale nie może być
atmosfery, jeżeli się po drodze popełnia tyle błędów. No nie może być. Te zmiany selekcjonerów, no nie wiem, no co kilka miesięcy, no kurwa, no tak się nie da, no. Tak się nie da. To nie jest klub, że ja uważam, że problem zaczął się wtedy, gdy zabrali Jerzemu Brzęczkowi to, co sobie wypracował. I to było skandaliczne. I powiedziałem wam, że bardzo duży wpływ na to miało właśnie Tajskie Kopyto i z tym przygłupim kolegą. I to jest niesamowite, że oni jeszcze wtedy mieli takie oddziaływanie. Dzisiaj już ludzie ich sprawdzili. Po tych wszystkich żenujących teraz historiach wszyscy już wiedzą, że to jest po prostu jakiś margines zidiociały. Natomiast no, tacy ludzie mieli wpływ na polską piłkę. I teraz przychodzi ci Czesio do Hejt Parku, ludzie chcą pytać, nie tak tutaj, że tam zadzwonią do nich z reżyserki, tylko tam naprawdę ludzie dzwonili i chcieli pytać. I co mówi Stano? Nie pytamy o 711, nie ma takich pytań, nie ma. No, to tyle. Myślę, że najwięcej byśmy się nauczyli od siatkarzy, jak sukces. Wiesz co, ja się zastanawiam, to co ty powiedziałeś odnośnie tego jakiegoś tam wywiadu, że dziennikarz napisał, że teraz będzie łatwiej bez Lewandowskiego. Może to właśnie chodzi o kwestię tego, co ty mówisz o tej atmosfery, że Lewy jako gigantyczna postać światowej piłki wywiera tak olbrzymią presję na resztę zawodników, wywiera tak olbrzymi wręcz strach na tych zawodników, że boją mu się źle podać, boją się przy nim, wiesz, grać i podejmować jakieś autonomiczne decyzje, tworzyć akcje, bo jak to nie wyjdzie, no to Lewy ich tam opierdzieli i wiesz, i będzie myślę, słabo. Myślę, że też kilku tam przyjeżdża i najchętniej by sobie zrobiło to zdjęcie i pochwaliło się, że zdjęcie z Robertem. Ciężko z nim coś zagadać, jest tak, i tylko, że są Sławek, zamknięci to jest, z tobą. To jest, ja wiem, tylko ten Robert Lewandowski też kiedyś wchodził do Lecha i do Borussii Dortmund. W pierwszym sezonie, to ci powiem dokładnie, strzelił 9 bramek, był zmiennikiem Barriosa i miał 4 asysty. I też musiał wejść w kogoś buty i też musiał walczyć. Do reprezentacji też kiedyś wszedł. I taki piłkarz to powinien właśnie tym młodym pomagać, a nie ich paraliżować w sensie szatni. Idziesz do młodego i mówisz, dawaj młody, nie ma problemu, przyjdź do mnie do pokoju, pogadamy, dawaj, chodź, idziemy, ty musisz ich budować, bo każdy z nas zaczynał kiedyś w reprezentacji, a potem już był tą osobą, która była decyzyjna, czy był kapitanem, czy wicekapitanem, miał coś do powiedzenia. Ale Robert pomaga, jakbyś, czy paraliżuje? Ale ja nie wiem, ale ja nie jestem w szatni, no wiesz, okay. ja lubiłem młodego, tak jak Paznan koło mnie uczył się grać w Górniku Zabrze, w wieku 18 lat, potem byłem trenerem w Jagiellonii, wziąłem go do Jagiellonii, potem był w Legii, potem był w reprezentacji po moim powrocie, tak? No to chciałem mu przekazać to, co najlepsze, tak? Nie wszystko złapał, no ale okej. Okay. Nie, no się śmieję. Śmieję się, bo na pierwszym zgrupowaniu mu w ogóle tyłek uratowałem w Górniku Zabrze, bo była 23 i cisza. Oni grali w PlayStation do 23:30, a akurat trener siedział na korytarzu i go wyrzucił ze zgrupowania. W pierwszym jego debiucie w Górniku Zabrze miał 18 lat. Poszliśmy do trenera, akurat z Jurkiem Brzęczkiem byłem w pokoju i powiedzieliśmy, żeby trener go zostawił, że nic takiego nie zrobił. Mówię, no przecież nie pili, nie palili, tylko grali w to PlayStation. Mówię, niech mu trener da szansę, szkoda tak młodego gnębić. Więc wiesz, i tak samo jest w reprezentacji. Przychodzili młodzi piłkarze, którzy zaczynali grać. No to co miałem na nich krzyczeć na pierwszym treningu i na pierwszym meczu? No to wiadomo, że ci potem nie pomogą. Tylko ci przeszkodzą, no bo będą tak zdenerwowani, że będą się bali, no bo każdy z nas, no co, jak ja zaczynałem grać w reprezentacji, debiutowałem w meczu z Cyprem w Bełchatowie, no to z przodu był Gucio Warzycha, legenda Panathinaikosu, który pobił tam wszystkie rekordy, ma 380 bramek w Grecji strzelonych, w Lidze Mistrzów, we wszystkim. To co miałem, jak on by na mnie krzyknął, no to byłem z Górnika, pewnie ja bym się nie wystraszył, ale następnych 8 się by wystraszyło, tak? No ja takie pytanie mam do was. Patrz, Marcin, do czego doszło? Były trener Michała Pazdana, obecny trener Michała Pazdana. Wyobraźmy. I przyszły trener. I przyszły Pazdana, ale w klatce. Ale mam jeszcze takie jedno pytanie do was, bo w szkole jak się grało i na przykład ktoś tam za bardzo wkurwiał, no to mu się nie podawało piłek. No i chociaż był bardzo dobry, no to nie mógł się pokazać, bo mu się nie podawało. Czy jest coś takiego, czy w ogóle wy zakładacie, że może być coś takiego, że Robertowi nie podają po złości? Nie. Na tym wszystko bardziej już pod Roberta, żeby jak najlepiej go wykreować do sytuacji, żeby właśnie wykończył. Bo ja już był taki moment, że jak myślałem, mówię, no kurwa, uwzięli się na niego. Nie będą powiedzieli, że nie podają mu i tyle. Wrócimy do tematu piłki nożnej, ale mamy następny telefon. Halo, halo, z kim rozmawiamy? Halo, siema, Adi z tej strony, Cios. Adrian Cios, czyli rywal ewentualny Marcina Najmana. Nie, jak ewentualny?
Pewny? Pewna sprawa. Na 100%. No gdzie? No. Przypomnijmy zasady. Marcin Najman, żeby zawalczyć z Adrianem Ciosem, musi wygrać bądź przegrać, ale nie być znokautowanym przez lizaka. Tak więc Adrian... Czyli pewna sprawa, no. Znaczy zacznijmy od tego, że nawet jeżeli Marcin... Halo, słychać mnie? Jesteśmy, tak, słuchamy cię. Niestety cię słychać. Zacznijmy od tego, że jeżeli nawet Marcin wygra, przypuszczam, że u lekarza będzie płakał, że go palec boli, pewnie do walki ze mną nie wyjdzie. A druga rzecz to jest taka, Marcin, proszę cię, zachowuj się jak człowiek normalnie, jak już tam poszedłeś, przy porządnych ludziach. I jedna rzecz, nie wiem, co ty tam rozrysowałeś na tablicy, czy zadanie w podstawówce jakieś dostałeś do rozrysowania domowe, nie mam pojęcia. Druga rzecz, to ja szybciutko, druga rzecz, nazywałeś mnie bardzo brzydko na roście, a na konferencji, kurwa, bardzo grzecznie stałeś przy mnie i nie potrafiłeś mi prosto w oczy nic powiedzieć. Taki byłem przerażony, kurwa, człowieku, taki byłem przerażony, no, sparaliżowany ze strachu. Jeszcze raz proszę? Jeszcze raz poproszę. Może powtórzę. Jeszcze raz poproszę. No. Ty kurwa, nie do ciebie kurwa, mogę do tego skierować jeszcze. Ja tylko powiem widzom, Adrian, ile ty teraz ważysz? Teraz a ile może ważyć? 3 kilo, bo 3 dni byłem chory i trochę wody ze mnie zeszło, mało jadłem. To ile, ile ważysz teraz? 83 kilo. 83 kilo, Marcin, ty? No ale tak mówię, no byle co zje, byle co powie, no i to tak... Ile tak ważysz, Marcin? 108. 108 kilo, czyli jest 25 kilogramów różnicy, jest to kolosalna różnica. Kursy ale na Marcina... w intelekcie jaka jest różnica, tam jest przepaść, kurwa, tam nas dzielą lata świetlne. Tutaj mamy tylko 25 kilogramów, a jeśli chodzi o intelekt, no to przecież to są lata świetne, to jest galaktyka, kurwa, no. Chciałem powiedzieć, że kursy nie wskazują jakiegoś bardzo dużego faworyta, ponieważ na ciebie jest 1,65, a na Adriana 1,98. Adrian, mów dalej, bo ci przewodzi. To jest Marcin Najman, kurwa, no. Nie porównujmy tu żadnej wagi, to nie ma znaczenia. Warunki fizyczne nie mają znaczenia. Druga rzecz, Marcin, twoja waga tylko wskazuje na to i przygotowanie. Jak ty, kurwa, rysując na zabicie te kółka i krzyżyki... I się zmęczyłeś. Się tak, że, kurwa, musiałeś, kurwa, kurtkę ściągnąć. No, siebie. Bo się zmęczyłem. To mówimy w ogóle. Bo się zmęczyłem, bo na ciebie są takie ciężkie treningi potrzebne. Marcin, spokojnie, o to się nie martw, ten jest ciężki wpierdziel. Druga rzecz, Bartman. Czy jest tam ten człowiek? Słucham cię, krzykaczu. Halo, tylko muszę słyszycie, bo ja naprawdę mam tu echo jakieś i fajnie jak słyszycie... Bo uszy się myje! Masz pusty łeb, a poza tym uszy się myje, nie przedmuchuje, ty kurwa głąbie. Uszy się myje, nie przedmuchuje. Ale ciebie nikt nie pyta. Jak chcesz coś mówić, to łapa do góry. No, mów dalej, co chciałeś do Zbyszka, słyszycie. Tak, to sorry, że w ogóle ponad... Przypomniał sobie. Bo nie wspomniałem imienia. Zbyszek, tak? No. Dobra, Zbychu, ja słyszałem, że gdzieś tam w kuluarach jakieś słuchy mnie doszły, że chciałbyś się zmierzyć z prawdziwym freak fighterem typu Mister Cios, więc ja jestem otwarty na pojedynek z tobą, bo mówili mi, że dostanę teraz jakiegoś sportowca, dostałem kurwa Marcina Najmana, więc chyba nie o to mi chodziło, więc ja cię zapraszam na trójeczce do oktagonu, jeżeli byś był chętny, ale oczywiście jak już rozprawię się z tym kurwa Kluskiem Najmanem. Słuchaj, jak coś z ciebie zostanie po tym, jak Marcin z tobą skończy, to będziemy gadać. Brawo. Dwóch na jednej gali wziąć, grubego i długiego. Ty, pozdrowienia i Sławek, trzymaj się tam. Ty, uważaj, bo trzeci na ciebie jest chudy, bo tak, żeś ostatnio szczekał na panelu, że chłop też już jest na ciebie cięty. A jeszcze, słuchaj, unik, słuchaj, no. Uważaj to na siebie, bo coraz bardziej wieje, wiesz? Ja się trochę boję, że cię kurwa gdzieś wywieje. Weź no się przywiąż kurwa jakąś linką do bramy, kurwa, żeby cię nie porwało. Czekaj, bo tam mu echo we łbie dudnie, on nie rozumie, kurwa. Ale właśnie za to, co ty gadałeś, bo taki cwany byłeś, a na konferencji cichutko siedziałem i się bałeś podejść. Bałeś się podejść do Adriana Ciosa? Człowieku, byłem przerażony, no taka persona, no człowieku, no kurwa, Mike Tyson to jest taki, Mike Tyson? Przy uniku taki malutki jest. Ty, człowieku, to jest persona, to jest ktoś, no. Adrian, czy coś jeszcze? Dobra. On 3 razy powtarza dobra, bo to echo tak dudnie, nie? Długi, gruby, pozdrawiam was. Flippy,
lat. Dziękujemy bardzo, Adrian, za telefon i przypominamy, Adrian zawalczy z Marcinem Najmanem, jeżeli ten będzie zdolny do swojej walki po Lizaku. Będzie. Ale czemu Lizak jest faworytem? Lizak ma kurs 1,56. Dla panów, którzy nie wiedzą, Lizak to zawodnik amatorski MMA, który ostatnio wygrał na swojej pierwszej walce. Okej. Natomiast Lizak waży 61 kg, czyli dokładnie, no nie dwa razy mniej, ale jest blisko tego, żeby ważyć dwa razy mniej od Marcina. Kto wygra to starcie? Błażej Augustyn. Lizak czy Marcin Najman? Nie, bo zaczynamy teraz. Rozgrzewkę tutaj ma Marcin, a tam będzie po swojemu, nie? Czyli nie wiem, no ostatnio było 15, no to teraz będzie 20. No. Chwilę dłużej go przytrzymasz. Sugerujesz, że Lizak, który waży 61 kilo, jest w stanie wygrać Marcina Najmana 20 sekund? Słuchaj, umiejętności ma mega dobre, więc teraz zależy jak to rozegra taktycznie. No. A jak powinien to rozegrać, twoim zdaniem? Nie, no ja nie jestem odpowiednią osobą, żeby udzielać takich tych odpowiedzi, bo... Ale to jest do zrobienia. Chcesz coś odpowiedzieć? Ucieczka po ringu przez 10 sekund, a później... Panowie, no bardzo fajnie się was słucha, tylko że kurwa, no nie zawsze ma to sens, no. Ale w liczbie pojedynczej? Nie, dobra, no, ja uważam, że to jest tak. Po to są te walki, żeby każdy mógł mieć swoich faworytów. Tak. No i niech każdy trzyma kciuki za swojego, no. No wiadomo, za Unika tam nikt nie trzyma kciuków, to jest inna sprawa. To jest jeszcze inna sprawa. To jest jedyny taki przypadek, gdzie kurwa tam nikt nie trzyma kciuków. Ale generalnie tak to za kimś zawsze ktoś tam jest, no nie? To nie każdy to trzyma kciuki sporcie, za swoje. W sporcie, w piłce, no dokładnie tak, no. Okej, Zbyszek, jak ty widzisz ten pojedynek? Dla mnie mega ciekawy pojedynek, bo no masz, że tak powiem, z jednej strony taran, z drugiej strony przecinek, nie? I jakby Lizak ma gigantyczne umiejętności i potrafi walczyć. Myślę, że duże będzie też, bardzo będzie ważne to też to, jak potrafi przyjąć cios, no bo myślę, że jak... Cios? Unii. Bo jak Marcin go porządnie trafi tym swoim cepem, no to Lizak może lecieć przez ten oktagon. Andrzej Fonfara dostał w drugiej sekundzie, Saleta chyba w trzeciej, Saleta padł, Fonfara ustał. Natomiast Lizak przy całej mojej sympatii, bo to jest bardzo fajny chłopak, bardzo dobry zawodnik, no tylko tyle, że dzieli nas za duża różnica wagi. 50 kilo. Poczekaj, ciężko wskazać faworyta. Ale 50 kilo. 30. 25. Ale co? Ten 60, ten 108, to ile to jest? Licytujemy? Ja myślałem o ciosie jeszcze 25. Ale poczekaj, 48 kilo różnicy. No to ludzie, naprawdę musiałby mega uciekać, mega punktować. Przecież jak się Marcin na niego wywróci i się położy, to może nie wyjść. Ale to jest, uważam, jedyna taktyka. Marcin, z całym szacunkiem, moim zdaniem, technicznie lepiej wygląda Lizak. Ale na pewno. Ale fizycznie, w sensie siłowo, no to masz dużą przewagę. Ja ci powiem więcej, Zbyszek. A w mentalu? Dzisiaj wielu zawodników wygląda ode mnie lepiej technicznie, dlatego, bo ja już nie mam jakby możliwości zadawać ciosów tak, jak to robiłem 20 parę lat temu. Więc to w ogóle nie ma o czym mówić. Ja w ogóle ciosów prostych nie zadaję, bo już ich nie mogę zadawać. Natomiast te sierpy są na tyle mocne, że jak Lizaka trafi, będzie po walce. Lizaka szansą jest męczenie mnie i ucieczka i wydłużanie walki. To jest jego jedyna szansa. Ale umiejętności też ma, bo go widziałem. I ma jeszcze charakter. On tak nie do końca uważam, że cię zaskoczy, bo ma ta tyle charakteru, że do ciebie ruszy. Nie będzie na pewno. No właśnie widzisz, oni to zapowiadają. Ja uważam, że to jest zasłona dymna, że nie ruszy, bo jak ruszy i pójdzie po nokaut, to go znajdzie. Natomiast, żeby była jasne, bardzo lubię Lizaka. No macie z tymi nokautami wszyscy. Bardzo lubię Lizaka. Jest to bardzo dobry zawodnik. Sama przyjemność mieć takiego rywala. Ma fajny team, Mirek Otniński, z którym się też od lat lubię. Często tam jakieś mamy ze sobą złośliwostki, jak jesteśmy w innych obozach, bo z Mirkiem już w każdej konfiguracji byłem. Był dwa razy w moim narożniku, dwa razy był w narożniku moich rywali, teraz będzie po raz trzeci naprzeciw mnie w narożniku. Więc absolutnie sportowe podejście do tej rywalizacji. Sam jestem ciekawy takiego pojedynku. No bo chyba czegoś takiego jeszcze nie było, nie? Żeby taka różnica wagowa była. Że był w Japonii, jak Bob Sapp walczył, to czasami dawać... Natomiast panowie, podsumowując, kto uważa, że wygra Marcin z Lizakiem? Wszyscy uważacie, że wygra Lizak, tak? Nie, ja nie... Powiesz, nie wpychaj mnie w usta coś... Nie, zapytałem, nie odezwałeś się, więc pytam. No nie, no ale bo ty prowadzisz tak narrację, że jak ktoś się nie odezwie, to jest już tak, jak ty masz. Spokojnie. Poczekaj, zadałem pytanie, kto wygra. Poczekaj, od zadawania pytań tutaj jestem ja. O, proszę.
Ja teraz nie walczę, więc ja to poprowadzę. Uwierz mi lepiej od ciebie, co? Ja nie będę się musiał dużo szykować. No i teraz no, tak, Szaniowski będzie powiedział... No dobra, ale... żartobliwie, widzisz, w końcu się ty też uśmiechnąłeś, bo ty wszystkim zadajesz pytania, ciebie no, no dziwne, skoro jestem prowadzącym, że zadaję pytania. No przecież zażartowałem, dobrze, nie bierz wszystko do siebie od razu. No. Słuchaj, zadałem pytanie, kto wygra, więc teraz pytanie, Lizak czy Najman? Ale... Nie, bój się, nie będzie lał, nie będzie lał wodą. Ja mu tą wodę zabiorę. Ale ja nie chcę takich rozstrzygnięć robić. Marcin, wiesz, nie jestem za tobą. Ja powiem tak, tu jest tak duża różnica wagowa i po drugie wiekowa, że nawet nie wiem, czy rekordu jakieś nie bijecie. Nie. Bo ty masz ile teraz, Marcin? 44. 44. W Rosji, jesteś... słuchajcie, działy się walki w każdej możliwej konfiguracji. 2-1. A ile ma Lizak teraz? 61, 65 kilo będzie ważył. Ile ma Lizak? A ile lat ma? Lat ma? Około 20... On się przygotował. Słuchaj, nie pamiętam każdego. Żartuję. Ty też się musisz zaczerwienić, gdyby, nie tylko my. Tak, gdyby Lizak nie walczył ze mną, z każdym rywalem trzymałbym kciuki za Lizakiem. Więc absolutnie się nie dziwię się tym, którzy trzymają za niego kciuki, bo sam bym za niego trzymał kciuki, no tylko, że akurat z nim walczę. No. Dobra, teraz mamy całą kartę walki. Jestem ciekawy, jak wy widzicie pojedynki. Między innymi mamy... walce jednej z najważniejszych tutaj, Jeroma Lebanera, który zawalczy z Dawidem Załęckim. I to jest ciekawe, bo kiedyś, Marcin, o tym dyskutowaliśmy, czy to jest dobre, czy złe, kiedy zaczyna się bardzo późno treningi. Wtedy rozmawialiśmy a propos twojej potencjalnej walki z Dawidem Załęckim. I tutaj jak ty to widzisz? Załęcki kontra Lebaner, który jednak liczyliśmy, że jest w treningu ponad 40 lat. Dawid Załęcki ponad 10, ale to jest okolica 10 lat. I jak to teraz dobrze wytypować? No i tutaj słusznie zauważyłeś, że kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, bo z zawodnikiem i z tą jego karierą jest tak jak z samochodem. Liczy się oczywiście, doświadczenie jest bardzo ważne, ale przebieg, jaki ma zawodnik, jest bardzo, bardzo istotny. I Dawid Załęcki, który tych walk nie ma wiele, ma tych walk chyba oficjalnych kilka z tego, co tak mi wiadomo, czyli jest w ogóle niewyniszczony. Tu nie chodzi o sam wiek, bo Dawid jest chyba, ma chyba 45 albo 46 lat. Tu nie chodzi o sam wiek, tu chodzi o przebieg. Więc jego ciało jest nierozbite. Ale Banner jest po tylu wojnach, że ja dzisiaj uważam, że trudno wskazać jednoznacznie faworyta. Oczywiście trzymam kciuki za Dawida, to jest oczywiste. Natomiast ciężko wskazać faworyta. No, gdyby ta walka odbywała się 15 lat temu, nie byłoby z tym żadnego problemu, bo faworytem zdecydowanym byłby Lebaner. Dzisiaj już to takie oczywiste nie jest i dlatego no, taki jest to sport. No. Okiem eksperta. Sławek, obiektywnym okiem eksperta. Ja za Dawidem. No, to, że za Dawidem, to wiadomo. No, ale czy zgodzisz się z tym, że rozbicie... Ta walka... Czy zgodzisz się z tym, że ilość walk... czy duża ilość walk, wcale nie musi wpływać pozytywnie po latach na zawodnika, tylko wręcz jest jego obciążeniem. Biorę to tak jakbym iluś meczów rozegrał. No, w każdym meczu jakieś zasadzie, doświadczenie. No, w każdym sporcie jest identycznie. No, ten przebieg jednak robi różnicę. Także to, bo potem się mówi, że tyle walczył, ten ma tyle doświadczenia. No, ale ten już nie może ciosów prosto zadać, bo ma pozrywane ścięgna. I to na tym polega. No, natomiast cały czas jednak jest każdy z nas, i czy Lebaner, czy ja? No sorry, że tak się porównuję, ale bo Lebaner to jednak jest wielki mistrz. Ja tylko jestem mistrzem Europy, byłem w WKU. Natomiast chodzi o to, że on ma dzisiaj również bardzo, bardzo ciężko się przygotować. Jestem o tym przekonany, bo po takich wojnach, jakie toczył, no ten sport nie wybacza. No i tyle. Ja widziałem z bliska Dawida walkę z Denisem, to tam już... Zabrygo. Tak. Potężna siła i naprawdę, tak, gdyby mobilny, nie ta kontuzja, szybki, to jest... byłaby... Ma naturalny talent, bo nie wiem, czy zauważyliście, że Dawid walczy z opuszczonymi rękami. Tak. Pozwalają sobie na to zwykle najlepsi i tacy, którzy mają bardzo dobry refleks i szybkość. Tak walczył Roy Jones Jr. Oczywiście ja nie porównuję, no, to był najwybitniejszy bokser swego czasu na świecie, ale... Ci zawodnicy, którzy walczą na refleksie, mogą sobie na takie rzeczy pozwolić. Dawid, mając 46 lat, walczy cały czas na refleksie. Dla mnie jest to po prostu jakiś ewenement, ale też taka strasznie mobilizująca sytuacja, że widzisz gościa, który tak, jest najstarszy, najlepiej fizycznie wygląda z wszystkich. Dobrze wygląda. I do tego jest no, niesamowitym wojownikiem. A przypomnijmy, że obiecałeś Dawidowi walkę w przyszłości. Ja, jak obiecuję, to tak jest i jeżeli Dawid będzie takiej walki chciał, to ją na pewno dostanie. Natomiast
nie wszystko naraz. Ja już biorę, kurwa, no podpogrywali. Taka kolejka jest do cesarza. Na następną galę trzeba będzie wziąć po trzech, żeby to jakoś przyspieszyć. Już autobusem podjeżdżają. Panowie, a wy jak widzicie pojedynek, tak już na szybko Dawid Załęcki, Jerome Lebaner? Ja, Dawid. Nie, no, ja muszę być przede wszystkim lojalny, bo byłem z nim w szatni przed pierwszą tą. Przed pierwszą walką. Nie, mi się podoba. On walczy tak trochę w starym stylu, trochę taki amerykańskim stylu. Jest luźny, chodzi nisko. On całkiem inaczej walczy, jak ta nowa generacja tych free fighterów. Wiesz, no, moim sąsiadem w Niemczech był Stefan Leko, który kiedyś też wygrał K1, które leciało jeszcze kiedyś w Eurosporcie, nie wiem, czy pamiętacie. Nie. Też był 9-krotnym mistrzem, no ty jeszcze nie pamiętasz tego Eurosportu. 9-krotnym mistrzem świata był w Muay Thai. To inaczej wygląda. Walczył wtedy, kiedy walczyli ci wszyscy słynni Reni Boniawski, wszyscy ci Holendrzy słynni, więc dzisiaj ci młodzi walczą całkiem inaczej. Idą w taką energetykę i siłę, a on walczy właśnie fajnie, w starym stylu. Wiadomo, że jemu będę kibicował i też po drugie uważam, że wygra tą walkę. Daj mu Boże. Natomiast powiedziałeś, Błażej, właśnie, że jesteś za Dawidem, ale jakbyś miał obstawić, to na? Na Dawida. Na Dawida. Grzeg? Ja też jestem za Dawidem, no, oczywiście, że jestem za naszym, ale Lebane nigdy nie widziałem, jak walczy, ale z tego, co wiem, ostatnio dwie walki odbił w tym roku w formule MMA, obie wygrał, trenuje, jest w formie, więc no jakby rozumiem argument, że może być rozbity z jakby po tylu walkach, jakie odbył, no ale jednak jest mocno obyty z ringiem, wie jak się zachować, wie jak przyjąć cios. Jest wie to wybity jak... mistrz. Jest no to więc wybity właśnie, mistrz. Więc jakby nie lekceważ serca mistrza, tak bym powiedział. No. Natomiast w main evencie mamy pojedynek Denisa. Słyszałeś, Lizak? Bad Boya Załęckiego, który zawalczy z Danielem. To mądre zdanie powiedział. Z Danielem Omielańczukiem. Panowie pobili się nam, kiedy robiliśmy jeszcze konferencję przed Klautem Jedynką. Teraz troszeczkę ta atmosfera zelżała. I jestem ciekawy, jak wy to widzicie, bo jednak Denis jest utożsamiany z Gromdą, z tym, że on był właśnie bardziej ulicznikiem. Daniel Omielańczuk był w UFC, był w top 15. Walka w stójce. Kto wygra? Daniel. Nie do końca w stójce. No jeżeli dwa razy kopnie, no to faktycznie będzie walka w pełnym MMA, ale już pomijając bez ten aspekt... Bez dwóch zdań Daniel dla mnie. Jakby Denisa też dużo walk nie widziałem, ale widzę Daniela codziennie na treningu, widzę jak on trenuje, widzę jak on jest przygotowany, wiem jakie ma doświadczenie, wiem jak się rusza, także Daniel dla mnie jest... faworytem w 100%. Panowie? Bo też według bookmacherów jest dokładnie tak samo. Daniel, wiadomo, że Daniel Omielańczuk. Przede wszystkim to taka nasza legenda tu sportu walki. Tak? Przede wszystkim lubię kibicować tym, którzy mają charakter, jajo, swój wiek, nie boi się, wychodzi. Plus cała ta ekipa z tyłu, to też tam mam paru kolegów. Więc no trudno, żebym ja mu nie kibicował, jak sam go kiedyś oglądałem. No to chyba to jest normalne. Po drugie jest młodszy ode mnie, więc będę mu kibicował. Marcin, starszego u was chyba nie będzie ode mnie. Okiem eksperckim? No więc ja uważam, że wynik jest sprawą otwartą, bo bardzo dużo będzie zależało od tego, jak będzie przygotowanie Denis Załęcki, ponieważ Denis ma naturalnie... takich rzeczy nie da się wytrenować. Albo się ma, albo się nie ma. Można to troszkę jakby podszlifować. Ma bardzo dobrą dynamikę. I on na same pięści będzie zagrożeniem dla Daniela Omielańczuka. Daniel to jest oczywiście znakomity zawodnik, mega doświadczenie. No tylko też jestem przekonany, że jest też obarczony już wieloma kontuzjami, o których pewnie też nie wszystkich wiemy. To jest oczywiste. Zależy to wszystko od tego, jak Denis będzie przygotowany. Jeżeli będzie w takiej no, najlepszej swojej formie, z takim dynamitem, to uważam, że wynik jest sprawą otwartą. Jeżeli będzie przygotowany słabiej niż bywał, no to faworytem będzie Daniel. Problem jest taki, że Denis miał ostatnio ciężką kontuzję i to przez nią tak naprawdę przegrał dwa ostatnie pojedynki. I pytanie, czy tutaj w tym wszystkim się to nie odnowi? No tego nikt nie wie, tego pewnie... To już wyjaśni. Sam pojedynek. To sam pojedynek może takie. Tak, ale natomiast... słuchaj, Marcin, ja bym chciał coś powiedzieć, bo... Tak, ja też dostępny na ucho. Trzeba się umieć coś do błędu przyznać. Ja na konferencji powiedziałem, że jeżeli Denis by się Labrygo. Nie. Przestań słuchać, co ci tam mówią i mów, co uważasz, no. Mów, co myślisz. Że powiedziałem na konferencji, że jeżeli by się spotkali gdzieś pod Pałacem Kultury, to czy by się bili.
później się tak zastanowiłem, kurde, przecież to waga ciężka, oni by sobie mogli krzywdę zrobić, dlatego się cieszę, że będą jednak w oktagonie, gdzie będzie sędzia, gdzie będą trybuny, emocje, kibice, a nie na jakiejś ulicy. Więc przyznaję Sławek, się do błędu, Sławek, źle się wyraziłem, Sławek, myślałem, że Sławek. To jest tak jak piłkarze mogą na boisku to rozstrzygnąć, ale... Nie ma ludzi, nie ma ludzi, którzy nigdy czegoś głupiego albo nie zrobili, albo nie palnęli. Chodzi tylko o to, żeby nie przekraczać granic. Granic, dlatego... granic dna, gdzie jest wielka wyrwa i wiemy, kto tą wyrwę... Kto w tej wyrwie się... Natomiast ja sobie dostałem na ucho zupełnie coś innego, ponieważ podobno nasi moderatorzy zrobili ankietę na czacie, czy dojdzie do walki Lizak, przepraszam, Cios kontra Marcin Najman i podobno 60% osób uważa, że do tej walki nie dojdzie. Czy masz im coś do przekazania? Jak ich zapewnisz, moi że drodzy, do tego to dojdzie? Będziecie pewnie miło rozczarowani, no bo do walki dojdzie. Okay, tylko będziecie miło, no, no ale to co mam, no, no będą miło rozczarowani. No. Krótko. Wspomnieliśmy o Denisie Labrydze, który z Kamilem Mindą się pobili już później na wywiadzie, wcześniej też były jakieś przepychanki, jakieś uderzenia. Śledziliście to w ogóle? Widzieliście wszyscy? No. Jestem ciekawy waszego zdania na temat tego konfliktu, bo to chyba był największy tutaj na całej no, tej karcie walk. Na konferencji mocno. Ja później nie byłem na backstage'u, nie widziałem tego w mixzone, co się działo. Na wywiadzie? Na wywiadach też było, druga runda była. Tak? Tak, tak, tak. Ja oddzielałem wywiadu. No, powiem wam tak. Mamy, to będzie naprawdę walka taka, na którą się zwykle czeka z wypiekami, bo taki ładunek emocjonalny, energetyczny, do tego dołączając to, jakie każdy z nich ma kopyto, może źle się wyraziłem, chodziło o kopyto w ręce, nie chodziło o tajskie kopyto, więc każdy z nich ma pierduta w ręce i tak naprawdę ta walka to będzie stąpanie po polu minowym. Jeżeli ktoś zrobi błąd, to może się to dla niego skończyć źle, bo no, dwóch świetnych zawodników, bardzo silnych zawodników, ambitnych zawodników, świetna walka. Bartek. No ja kibicuję oczywiście Denisowi, kolega z WCA, razem trenujemy, także jest, no, jest potężny, zresztą Minda też jest wielki, silny chłop, no, ale Denis jest od niego zdecydowanie młodszy. Jest bardzo mocno zmotywowany, jakby nadepnął mu na odcisk, więc myślę, że będzie grubo. No. To tak jak tutaj Marcin mówi, tam pole minowe i kto tak naprawdę porządnie pierwszy trafi. A to pole minowe jest jeszcze coraz bardziej zastawiane, bo na tym wywiadzie panowie, jak się już pokłócili, tam poszło wiele słów, które paść nie powinny. Ja myślę, że oni jak się teraz spotkają na konferencji numer 2, czy na przykład na tym programie, to może się podziać, bo tam się już zaognili. Słuchaj, naprawdę mocno. Ja siedzieliśmy na tej konferencji pomiędzy i nie chciałem tam gdzieś poczek, żebym rykoszetem nie dostał albo od jednego, od drugiego. A przy jakimś zamachu, jakbyś na polu stanął. Ja mam ten problem na face to face'ach zawsze, że kiedy jest duży ogień, stoję po środku. I tak zastanawiam, że jakby ktoś wypuścił sierpa, a drugi by się odsunął, to leci idealnie na mnie. Ale na tym wywiadzie właśnie było tak, że jeszcze była ścianka. I nie było się gdzie cofnąć. Tu dwóch koni po 120 kg nagle lecą ręce. I tak jest chwilowe zawieszanie w tym wszystkim, szczególnie, że oni potrafią jeden i drugi zgasić światło jednym strzałem. Panowie, jakby obstawiacie swoje... Ryzykowna robota. Pełny kabanos, chłop z wielką siłą, widać, z dynamiką. Super Mario kabanos. Widać, że to jest maszyna i jestem za nim i myślę, że on wygra. Tomek? Nie wiem, no jest to tu się wszystko, no tu przemawia za nim dynamika, siła. Za Denisem i ta energia, jaka z niego bije. No, tylko trzeba pamiętać, no to nie jest walka byłych sportowców zawodowych, tylko to jest fight prawdziwych fighterów. Tutaj, jak Marcin powiedział, tutaj moment nieuwagi, jeden cios, który siądzie, to uwierz mi, że ten, który pierwszy klęknie, to tam będzie... Będzie no, kaplica. Tam będzie już kaplica, bo on się z tego nie podniesie. Zbierać, no. Nie, z tego się nie podniesie, wiesz, no, jak dostaniesz dobrze na brodę, no to mroczy cię na dobre 10-15 sekund. No jak drugi z tą dynamiką, którą oni mają, no to ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale... Jak chcecie, to zobaczcie sobie walki jednego i drugiego na WOTORE. I Kamil Denisa Labrygi. Nie, chodzi mi, walka jest tam Denisa Labrygi. I walka Kamila Mindy z apteką. Każdy z nich miał swoją walkę na WOTORE. I powiem, akurat byłem na WOTORE. Powiem, że jak się kurwa na te walki patrzy, to jest esencja
sportów walki. Ta walka to będzie dla mnie jedna z najbardziej widowiskowych walk w ogóle w historii freak. Ta, jeden i drugi ma uderzenie. Akurat byłem na Wotorze w tym Warszawie, co oni tam walczyli, to powiem szczerze. Na szczęście, że nie zobaczyłem. Na gołe pięści to jestem pod wrażeniem, nie? Czekaj, co? Kurwa, ja nie tak, tak. Znaczy, nie, nie chodziło mi, że przejdzie. Nie lej go wodą, ta. Martin, nie lej go wodą na koniec. Sławek. Powiedziałem, że pójdziesz już do szatni, że nie będziesz, będziesz oglądał? No, dobrze. To bardzo ważne. Jest jeszcze jeden pojedynek, który na pewno cię interesuje, bo tam jest zawartych dwóch twoich przyszłych rywali. Remi kontra Albert Sosnowski. To jest eliminator. No, tak to nazwałeś. Tylko, że jeszcze nie wiadomo, czy ostateczny. Ale eliminator na pewno. Na pewno ten, kto przegrał, już nie zawalczy. To, że z Albertem będzie coś się działo między tobą, a nim można było się spodziewać, ale że Remi się w to wszystko wtrąci, młoda krew, to się nie spodziewałem. Szuka, wiesz, no, no sam to powiedział. No, no, szuka popularności, no a gdzie poszukać jej lepiej niż w blasku cesarza polskiego? Natomiast jeżeli chodzi o Alberta Sosnowskiego, no to macie ten konflikt sprzed wielu lat, później mówisz, że się załagodził ten konflikt, natomiast tutaj od nowa, no i trzeba przyznać, że tą battle na konferencji prasowej, no udało ci się wygrać i to przez knockout. Czy sądzisz, nie, że... Nie, to nie ja. Albert przegrał przez knockout z własnymi myślami. To tam była walka na gołe pięści i niestety Albert poległ. Te myśli go wyprzedziły, potem się to wszystko zderzyło, kurwa, on zapomniał, o czym mówi i generalnie ja nie miałem przy tym żadnego udziału. Proszę mnie z tym nie łączyć. Albert jednak się pokonał sam. Sądzisz, że to stres? Chciałbym, żeby tak było. Życzyłbym sobie, żeby tak było, żeby to był stres. Natomiast obawiam się, że niestety walki z Dmitrenko i kilka jeszcze innych mogą sugerować, że to nie do końca musi być stres. Okej, okay, natomiast uważasz, że teraz, kiedy wychodzi do klatki i będzie walczył w moich rękawicach, to będzie miało wpływ, czy to jest tak, że wychodzi i jednak robi tą robotę, którą, wiesz, cały czas się przygotowywał i robił to zawsze? Małe rękawice nie będą dla Alberta Sosnowskiego handicapem, wręcz przeciwnie. Będą dla młodego tego Remiego Gruchały, bo tamten jest jeszcze nierozbity. A jednak Albert swoje już w życiu przyjął, do tego ta mała rękawica. Na pewno czym większa rękawica, tym Albertowi byłoby łatwiej. Tak, ja ostatnimi czasy też podglądałem trochę Alberta, właśnie widziałem jego treningi, widać, że on już się nie rusza w ogóle i te jego ruchy są troszkę takie ospałe. I, no i dziwnie to troszkę wygląda, widać, że ten przebieg jednak i te jego walki dały się, przede wszystkim dały się we znaki. Kliczko walka, która... A Remi to młody chłopak... Kliczko potraktował najłagodniej, Dmitrenko. No nie, no tak, ale wiesz, byłem na dwóch albo trzech walkach Kliczki. Nie wiem, czy ktoś powiem, że... Nie, no Kliczko to miał największe... Znowu chciałem powiedzieć kopyto. Ale nie, chodziło mi o to, że w ręce. Kliczko bił najmocniej. To było kowadło. Tylko, pamiętam walkę Adamka, to... Tylko, że... To było coś, tylko, że Kliczko tak robił też tak, że... Walczył coś... wszystkie rundy, dlatego, że on z każdej, nie wiem, czy ty wiesz, bo to w Niemczech... No właśnie, ja to wiem. W każdej rundzie miał 60% tak wszystkich reklam przychodów. Tak, tak, ja to wiem. I on nikogo nie nokautował, tak, on chciał jak najdłużej wytrzymać, bo z każdej reklam w rundach miał pieniądze i on dlatego ich nie nokautował. Trzymał ich do końca. Tak, ale tak było, no przecież Albercika pacnął i go trzymał, żeby się czasem nie wywrócił. I go kieruje. Zatrzymaj się do reklam. Ale nie, no poważnie. Do reklam. Ale nie, dobra. Mija 10. runda, ten trener z Dunek mówi, że kończymy, Kliczko wychodzi, koniec. No, no to, ale no, to na co się obrażał? No tak było. No. Ale ty byś na tych reklamach nie zarobił. Dlatego nie reklamuję. Słuchaj, ja teraz na koniec raz zażartuję. Ty ile walczyłeś, ostatnia walka ile była? 16 sekund. Jak to 16 sekundach gadałeś 12 minut, to jakbyś 10 rund przeszedł, to byś 3 dni gadał. No nie, dlatego lepiej niech to się szybko. Dostałem na ucho, że była ankieta na czacie. Wiecie, no, jaką chcą ludzie walki? Jakiej walki? Moją z tobą. Nie. Hajto Kanioski. No i to jest dobra walka. 68%. Ile? 68%. No i to jest dobra walka. Czyli tak, zaczynamy od nowa. Czyli pan Hajto. Ile masz lat? Dobra, ile masz lat? 29. Mój syn ma 30. Także pan Hajto. Nie, i to jest bardzo fajna walka. A jakie jeszcze były walki w ankiecie?
Dostałem tylko jedną. Jedna. Peszko Małysz. Peszko Małysz. Ja już tyle się narobiłem face to face. Natomiast Błażej, bo ty na samym początku tak lekko widzimy, że podszczypywałeś Marcina, potem weszło na Zbyszka. Z kim ty, gdybyś mógł wybrać osobiście sobie rywala na Cloud 3? Bierz Marcina. I ty bierzesz, wybierasz jedno nazwisko i walczysz z tą osobą, kto by to był? No bez problemu, albo jeden, albo drugi. To poczekaj, zastanów się, wybierasz jedno. Nie musi być naszego... No to wziąłbym pewnie Marcina przez jego... Przez jego, jak to powiedzieć, cesarski blask. Tak, o, przez cesarski blask. Widziałeś pojedynek Boże, ja z Krystianem? Przepraszam, z Dominikiem Pudzianowskim, już się nie pomylę nigdy, no. No mógłbym pomścić swojego kolegę. Okej, okay, a jak oceniasz ten występ? Bardzo dobrze. Odrobił pracę domową, zawalczył bardzo dobrze. No, nie mogę powiedzieć nic złego, bo zrobił wszystko tak, jak należy, no. Natomiast też nie ma się co oszukiwać, że Dominik to jednak jest również w tym sporcie nowicjusz. No, przecież to chyba jest oczywiste. Jest bardzo silny fizycznie, ale jednak nowicjusz. Więc... Nie no, my ze Zbyszkiem mieliśmy przecież 16 lat, żeśmy już ćwiczyli, jak żeśmy wyszli do walki. Nie no, bo jak ja słyszę, przecież to wiadomo, że nikt z nas nie jest zawodowym fighterem. Fighter to jest Denis, fighter to jest Omielańczuk i Crazy. Mi chodzi o to, że poprzeczka może być zawieszona troszkę wyżej. Ja wiem, ale my się wszyscy wygłupiamy. No, chcemy sobie zawalczyć, szukamy adrenaliny, poćwiczyć, przytrzymać dobrą dietę, odstawić kompletnie alkohol, trenować dwa razy dziennie. No to Peszko nie zawalczy. Pamiętaj, Marcin. Dziękuję, strach matko wielkie. Dajcie, poczekaj, Marcin. Pana Peszkę dzisiaj trenera ogląda wielu piłkarzy z Wieczystej, klubu mojego kolegi, i oni wiedzą, że Sławek nie pije alkoholu. Czy słowo czysta jest specjalnie ukryte w nazwie? Przekapacili to. Wieko i czysta. Miało być zmienione, jak podpisałem kontrakt. Nie, słuchajcie, to są tylko wygłupy. Ja jeszcze nigdy nie widziałem Sławka. No to dobrze, że nie widziałeś, bo by wyszedł z sobą na solo. Stanie skazujący. Nie wiesz, co tracisz. Nie wiesz, co tracisz, bo go widział pijanego, by z tobą na solo wyszedł, bo ja go znam. Poważnie? Taki ale szklankę. Taki kogut. Ze szklankę byś przyjął 100%. Taki kogut. Mały wariat? Szklankę bym przyjął. Ale to ja już teraz wiem. Korona decyzja to szklanka. To ja już wiem, dlaczego plastikowe butelki rozdaję. Pomówienia, Marcin. Nie, to jest. Ostatnio jest wiele pomówień, więc wiesz. Przepraszam, teraz się popatrz na mnie. To nie są pomówienia. Jak pijesz, to pijesz spód i zawsze jest szklanka w ruch. Komu przyjemną szklanką? Mamy coś jeszcze o piłce nożnej? Mamy coś jeszcze o piłce nożnej? Nawet zakopanym nawet na konferencji, na tym zjeździe. A nie, temu to kulami, sorry. Takie tam ciekawe wiesz, historie się tam dowiaduje. No, przyniosę ci biografię, to wiesz. Trochę może bym tej wody trochę mniej na ciebie wylał, jakbym to wszystko wiedział. Może. Nie, Marcin. Jest wszystko dobrze. W życiu nie ruszył. Nie Panie i panowie, przypominam, że 28 w Płocku odbędzie się gala Cloud MMA 2, a na stronie Cloud będziecie mogli kupić pay-per-view, żeby obejrzeć te zmagania, między innymi najprawdopodobniej dwa pojedynki Marcina Najmana, ale jeszcze, zanim poprosimy Tomka Hajtę, żeby rozpisał skład reprezentacji Polski na mecz z Wyspami Owczymi, Zbyszek, następna gala, walczysz. Z kim? Nie wiem. Czekam. Dobra, powtarzamy pytanie. Przeciwnika. Ty wybierasz rywala. Dostajesz taką szansę, że sam możesz wybrać. Co, no, mnie już nie wybiera, okej. Okay. Ja cały czas czekam na Janowicza, z którym jesteśmy w kontakcie. Ja myślę, że to nastąpi, ale niekoniecznie na najbliższej gali, w sensie na trzeciej, zobaczymy. Czyli Jurek być pasował. Z Jurkiem to nawet się spotkałem, rozmawialiśmy na ten temat, także myślę, że to się prędzej czy później wydarzy. Okej, okay, a pojedynek Bartman-Augustyn dojdzie do skutku, czy nie? Myślę, że też prędzej czy później się wydarzy. No i bajeczka, no. No to panowie, mi pasi. Jeżeli tak to ma wyglądać, to bym proponował, żebyśmy zrobili, jeżeli w każdym momencie, w każdym programie... Pamiętaj, że odstraszenia to są duchy. Robimy face to face, to skoro odstraszenia są duchy, zróbmy wasz face to face. A ja poproszę, żeby ktoś przyniósł nam tablicę, żeby Tomasz Hajtu mógł rozpisać skład. No i wygląda to dość porządnie. Czy macie coś sobie do powiedzenia? Już powiedziane zostało. Marcin, daj, choć go chronimy. Spokojnie, no jestem na czujce. Zbigniew Bartman, Błażej Augustyn, a w tym momencie poprosimy o skład z Wyspami Owczymi. Już idzie do nas tablica. Ja myślę, że tutaj trener Peszko służy pomocą ewentualnie. Ale to niech zrobi to trener Peszko, co ja to mam? Porządkowe.
Co ja mam to tak, robić? Już za chwilę będzie. Kurwa, nie zrobiłem tablica. Zdjęcia. Żeby... No, ja myślę, że znajdziesz w głowie, masz rację. No, masz rację. Teraz tak się zachowałem jak Albert. Przegrałem z myślami swoimi. Nie, zachowałeś się tak jak Unik Vel Echo. O, brawo. Pomożesz Tomaszowi? Oczywiście. Tomek, zaczynamy bramka. Co ty gadasz? Kurczę. Ja to zrobię szybko. Słuchaj, ty masz... Dobra, ty a ja mam całą kadrę, tak w ogóle, jeżeli byście potrzebowali. A ja mam ją w głowie. Szczęsny. Okay. No to ja już bym się nie zgodził. Cash. Aż tak? Kiwior, Feda. Jakbyś pisał troszeczkę tak, żeby nasi widzowie też to mogli zobaczyć. Bereszyński, Szymański, Szymański drugi, Zieliński, Frankowski, Kamiński, Milik. Kesz, Kiwior, Peda, Bereszyński, Szczęsny, wow. Szymański, Szymański, Zieliński, Frankowski, Kamiński, Milik. Jak to było z tym, jak to było z tym plutonem ty? Egzekucyjnym? Szybko. Niech strzela Milik. Szybko. No właśnie chciałem to samo powiedzieć. Ja to jedyne, z czego kojarzę, to że ja jako bardziej doświadczony trener... Przepraszam, też Milika daj Najmana. No, powiem ci, że powiem, że szanse będą dobra. Zdecydowanie większe. No tak było żartobliwie, a teraz tak powiem na poważnie. Szczęsny by u mnie nie grał. Bo za dużo błędów w ostatnim czasie popełnia w reprezentacji, to wszystko w głowie zostaje. No ale to kto za Szczęsnego? U mnie grałby z Nicei, kto? Bułka. Bułka. No i pięknie, mamy tu. Bułka. Kesz zostaje, Kiwior, Peda może zostać, Bereszyński zleje. Glik. Gdyby grał Grosicki. O, tak, też bardzo dobra decyzja. Bardzo dobra decyzja. Grosicki. Patrz. Tu zostałby Frankowski, tu nie byłby Milik, tylko byłby... Ktokolwiek. Świderski. O proszę! Świderski, Zieliński, Szymański, a to jest drugi Szymański. Znaczy tu bym na pewno szukał rozwiązania, bo to nie jest zawodnik do gry. Choć w sumie tam trzeba będzie kopiać i biegać. Nie, kopać i biegać, no to jeszcze... Szczęście skończył. To jeszcze se da radę. Ale tu bym jakieś szukał, nie wiem, alternatywy, musiałbym trening zobaczyć, ale ogólnie... Jest zasada, no jak komuś nie idzie, popełnia błędy. No Mołdawia, następny mecz w Albanii, to nie możesz takiego zawodnika, mimo to, że broni w Juventusie i gra dobrze, to nie możesz takiego zawodnika wystawiać, bo też to wszystko w głowie zostaje, tak? A trzeba wziąć pod uwagę, dzisiaj mieli problemy z lądowaniem, że tam są straszne wiatry. Słuchaj, on jest w życiowej formie, Bułka. No, on ostatnio dwa karne obronił. Wygryzł Szczęsnego w Nicei. Nie Szczęsnego, tylko Schmeichela, syna od Schmeichela, który wiele lat bronił w Leicester i w reprezentacji. I dzisiaj broni on, a nie tamten. No to chyba to świadczy o tym, skoro go docenili. Przede wszystkim powinna być konkurencja i rywalizacja. No, nie można powiedzieć, że ten musi grać. Jest tydzień do meczu, niech rywalizują, niech walczą, pokażą, kto jest z lepszej dyspozycji. A my tak trochę żeśmy poprzyklejali te nazwiska do pozycji. I tak każdy myśli, nieważne co zrobię, bo i tak będę grał. A mi się wydaje, że trochę rywalizacji jest potrzebne. No, na pewno tutaj Kamiński, Grosik może zagrać 60 minut. Słuchaj, on jest dobry, szybki, jest przede wszystkim w końcu jest powołany, jak jest w życiowej formie swojej, znowu w Pogoni Szczecin. Bramki są asysty, Pogoń się wygrzebała z dołu. Nie wiem, ja tak bym na to patrzył. Trzeba się ruszać generalnie. Ale czy mam rację? Prawie jesteśmy zgodni. Proszę? Ale trenerze Praszko, dlaczego kolegi Grosika byś nie wystawił? A zapomniał, że on jest powołany. Nie, on jest jeszcze pod wpływem. Nie, żartuję. Nie, wiesz co, bo Grosik mi napisał przed powołaniem, nie jadę, nie chcę tego komentować. Przed powołaniem. Czyli na drugi dzień dopiero się dowiedział, że trener do niego zadzwonił. Bo to miał być Iberaszunk, jajko niespodzianka. Tak, no i dostał jajko. Błażej, bo ciebie nie zapytałem, jakie byś naniósł zmiany? Ja tu poszedłbym w pół na pół, bo Grosika bym zostawił, Szczęsnego bym zostawił i Świderskiego bym nie wystawił, tylko Milik. Trzech bym... Jaki będzie wynik z Wyspami Owczymi? 3-0 wygra. Poczekaj, od lewej. Ale to nie siatkówka, chłopie. Co ty? Słuchaj, pozostanę przy 2-0, bo pewnie tam będzie obrona Częstochowy. Nie no, jak szybko napoczniemy, to jak będzie wyżej. Słuchaj, jak ruszymy, słuchajcie, no to jest... A czy my jesteśmy w stanie ich szybko napocząć? Nie, no ale posłuchajcie jedną rzecz. No my dzisiaj rozmawiamy, biorę solidny zespół z pierwszej ligi polskiej, nie z Ekstraklasy, z pierwszej ligi ich ogrywa, uwierz mi. No. Oni mają,
oni mają żenujący poziom, tylko wiesz, jak nie idzie, to wszyscy się tak na ciebie sprężają, ale normalnie jak ich szybko chłopaki napoczną, no to dobra, uwierzcie to mi, że będzie 4-5-0 na luzie. Nawet nieważne, jakie są warunki pogodowe. I nawet jeżeli by się stało, że bramkę stracimy, to Wyspy Owcze chyba są na 71. miejscu, nie wiem. Tomek, ale mówisz, że żenujący poziom, no ale gdyby nie zagranie przypadkowe ręką, to my żeśmy do 70. minuty 0-0 męczyli. Wiem, tylko jak popatrzysz też na mecze, że Francja potrafiła u siebie przegrać z drużyną, o której byś nie pomyślał, a że Włosi zostali mistrzami Europy, a nie pojechali na Mistrzostwa Świata do Kataru. Więc wiesz, to się dzisiaj taka piłka jest... Sport, tak. W sporcie ci się może wszystko zdarzyć, tak? Że, no słuchaj, pomyślałbyś, że Włosi są faworytem do tego, żeby zostać mistrzem świata, a nie pojechali na te mistrzostwa. No to, byli aktualnymi mistrzami Europy, no to ludzie. Przypominamy, no, przegrali 0-1. Proszę? Mówię, że przypominamy, przegrali 0-1 z Macedonią. A z Macedonią Północną. To uwierz mi, że to są, oni są słabsi od Albanii, Macedonia. Włosi, wielkie Włochy przegrały i odpadły w kwalifikacjach tych ostatnich barażek. Wiesz, tej piłce dzisiaj wszystko się może zdarzyć, ale nie w tym meczu. No. Drugiego meczu z Mołdawią nie będzie, to ja wiem, tej drużyny. Marcin, czy ty jesteś gotowy na face-to-face Tomasz Hajtok, Mati Kanioski? Oczywiście, mało tego mogę... No wy macie tu jakieś face-to-face. Czy Tomek? Pan Tomek. Tomasz. Proszę, wielkie wydarzenie. Ale nie ma z nim walczyć. Nie, tam walczyć nie będziemy, ale face-to-face. Jak nie będziemy? Ale jak nie będziemy? Nie wiadomo, nie wiadomo. Ty, ale wzrostem jesteś... Mati, ty jesteś wyższy. Wiesz, jakbym z tatą rozmawiał. Wiadomo, z klasą. Panie i panowie, jeszcze patrzymy? Nie, sraj po gaciach. Absolutnie. Dobra, panie i panowie, Cloud MMA 2 odbędzie się 28 października w Płocku, w mieście, gdzie dużo czasu spędził Sławek Peszko. 10 tak, lat. Więc szykujcie się na to, że będzie się działo bardzo ciekawie. Możecie kupować pay-per-view na naszej stronie. Zapraszamy was do tego, a już w najbliższym tygodniu kolejne programy. Tak więc się widzimy. Dziękuję bardzo. Zbigniew Bartman. Dzięki. Marcin Najman. Dziękuję. Błażej Augustyn, dziękuję. Tomasz Hajto, Sławomir Trener Peszko, Sławomir Peszko, Maja. KS Wieczysta Kraków. Dziękujemy bardzo za oglądanie, panowie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej! Jestem Fortuna, do niedawna bogini szczęścia i nieszczęścia. Obecnie bogini wszystkiego tego, co czujesz, kiedy grasz. Czasem wygrywasz, a czasem nie. I to też jest okej. Jestem Fortuna. Mówią, że sprzyjam parciarzom, ale sprzyjam wszystkim, którzy chcą to poczuć. Chcesz? Możesz pobrać aplikację i grać jak chcesz. Fortuna sprzyja tym, którzy grają.